innego, więc musi... Nasi sportowcy zasługują na dobre warunki do rozwoju i kolejne sukcesy. A kibice na wielkie emocje. Dlatego Podlaskie wspiera sport. Halo, halo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dawid kontra Goliat. To pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy, patrząc na drużynę, który dziś zmierzył się w szóstej kolejce podlaskiej klasy okręgowej w Turośni Kościelnej. Goście odwiedzający dzisiaj twierdzę Turość nie wygrali do tej pory żadnego z pięciu pierwszych starć w okręgówce. Gospodarze natomiast to rozpędzona maszyna do zdobywania goli i zdzierania kolejnych skalpów z głów swoich rywali. Stworzyłem potwora! Tak powinien brzmieć słowa trenera Panińskiego w każdym pomeczowym wywiadzie w tym roku. Inteligentny miks doświadczonych zawodników defensywnych ze zdarzającymi się coraz częściej przebłyskami młodzieży z formacji ofensywnej to mieszanka, której ciężko sprostać. Na papierze gospodarze już wygrali, ale żaden mecz jeszcze sam na papierze się nie wygrał. I dziś trzeba udowodnić, że jest się bardziej zdecydowanym, bardziej efektywnym i bardziej zmotywowanym od rywala, aby dopisać do swojego konta 3 punkty. Każda drużyna kiedyś musi złapać ligową zadyszkę. Czy to jest ten dzień? Dowiemy się już za niespełna 2 godziny. Zapraszam Państwa serdecznie na mecz Turosianka, Turość Kościelna kontra Puszcza Hajnówka. Ze mną ten mecz komentował będzie dla Państwa Radosław Rudnik. Witamy serdecznie. Już za chwilę pierwszy gwizdek, a my pochylimy się jeszcze nad składami obydwu drużyn. Dziękuję, Jacku Laskowski. Jakbyś mógł jeszcze przedstawić wyjściową jedenastkę Turośnianki, to już w ogóle... Zaczniesz ten mecz z przytupem. Pierwszy gwizdek, a ja szybciutko. W bramce Bikowski, w obronie Bagrowski, Repnik, Maliszewski, w pomocy Hołowacz, Brzostek, Czaczkowski, Grabowski, w napadzie Łuczak, Woźniel i Niegowski. A ja za chwilę przedstawię również skład drużyny gości. Ale jak widzieliśmy, rozpoczęliśmy już pierwszą połowę, za chwilę ruszy nasz zegar i pierwsza akcja dla Turośnianki, teraz druga długa piłkę ma Grabowski, lewa noga, Grabowski! No i już mogło być bardzo. No i mogło być, broni Baranowski, no właśnie, Baranowski, zaczynamy szybkie przedstawienie zawodników, Baranowski z numerem 28, dalej numer 4, Kowalczuk, 17, Nasuto, 8, Langa, 11,
Weremczuk, 10 Lasota, 14 Gąsowski, 7 Roszczenko, 20 Klimczak, 77 Ignaciuk. Na szybko przedstawiłem, bo już, mimo że mecz zaczął się niespełna minutę temu, to już, no, 2 minuty temu, to już jest gorąco. Zachęcamy wszystkich Państwa do komentowania tego spotkania na naszym czacie na YouTubie, zadawania pytań. No dzisiaj jesteśmy tylko we dwójkę z Radkiem Rudnikiem. No, bardzo ciężkie sprawy tutaj przytrzymały w Turcji naszego dietetyka i naszego drugiego komentatora, którzy szukają tam nowych zawodników, którzy mogliby się ubrać w trykot drośnianki. A dietetyk, jak to dietetyk, myśli, jak zrobić kebaba, żeby był wystarczająco dietetyczny. Tak, to tutaj od razu informacja. Bardzo prosimy, żebyście nas Państwo nie opuszczali w przerwie meczu, bo będziemy starali się połączyć z naszym duetem tureckim. Tak jak Bartek wspomniał, i poszukiwanie nowych zawodników, i poszukiwanie rozwiązań na to, jak pomóc zawodnikom jeszcze lepiej wejść w treningi, wejść w mecze pod kątem i diety, i przygotowania do spotkań, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, mamy nadzieję, w przerwie meczu. Tak jest. A tymczasem Turosianka. No już tam siadła mocno Turosianka młodymi zawodnikami na graczach z Hajnówki. Teraz Niegowski, ale to musi być faul, tak jest. Tak, to jest faul przed porem karnym. Mamy 2 metry do linii 16, więc z 18, może 19 metrów będzie uderzenie albo wrzucenie piłki w 16. Tak, Niegowski się rozgląda po chłopakach, czy któryś będzie chciał przejąć od niego wykonywanie rzutu wolnego, ale chyba nie. Chyba ten pierwszy rzut wolny będzie należał do Norberta Niegowskiego, najlepszego zawodnika poprzedniego spotkania domowego. I właściwie wyjazdowego też, bo był najlepszym zawodnikiem dwóch ostatnich spotkań też i w portalach internetowych umieszczany w 11 kolejki. Niegowski, rzut wolny, Niegowski. Uderzenie, jest bramka, 1-0. Gol! Ależ zaczęli. Mocna bomba Niegowskiego pod poprzeczkę. Bramkarz zdał tylko wyciągnąć te ręce, ale na nic to się zdało. 1-0 dla Turośnianki. Bramkę strzela niezawodny ostatnio najlepszy gracz obu poprzednich spotkań, Norbert Niegowski. A tutaj powtóreczka tego uderzenia. No cudownie, tutaj pod poprzeczkę. Zaskoczony bramkarz. I ja za chwileczkę dopisuję pierwszą bramkę dla gospodarzy. To jest, myślę, dobry moment, żeby pokazać, w jakiej sytuacji w tabeli są w tej chwili obie drużyny. Turośnianka, pierwsze miejsce, komplet zwycięstw u siebie. 3 mecze wygrane po 7-0, na wyjeździe 2 mecze wygrane po 4-0, czyli 15 punktów, 29-0 stosunek bramek. Natomiast Puszcza Hajnówka, kompletnie odwrotna sytuacja. 0 zwycięstw, 0 punktów, ostatnie 16 miejsce w tabeli grupy okręgowej. A jako ciekawostkę Państwu powiem, to nie jest jakby nowość dla tej drużyny, dlatego że w poprzednim sezonie do 13 kolejki nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Do 12 kolejki mieli 1 punkt na koncie, a mimo wszystko zdołali się utrzymać. Także na pewno panowie dobrze nie zaczynają, ale trochę lepiej kończą, jak to mężczyźni. No, szybko strzelona bramka. Zobaczymy, czy posypie się tutaj i faktycznie rozkręci się ta Turośnianka na tyle, na ile były przewidywania tutaj w kuluarach. Słyszałem od różnych redaktorów podlaskich, że no to może być nawet dwucyfrowa. No, zobaczymy. Tutaj na uwagę zasługuje to, że jest to na pewno taki korespondencyjny pojedynek dwóch bardzo młodych bramkarzy. Z jednej strony Bikowski, 16 lat, w 5 meczach 0 straconych bramek. Z drugiej strony Baranowski, ten gracz z numerem 28 w bramce Puszczy Hajnówka. Jest to zawodnik pozyskany z Hetmana Białystok, 18-latek. No trochę więcej jednak bramek w tym sezonie wpuścił, bo było ich 21. No i teraz Puszcza zacznie od rzutu wolnego. To zostanie wprowadzona piłka prawdopodobnie. To jest długa piłka, nie widzę, żeby ktoś tutaj się kwapił do krótkiego rozwiązania. No tak, i dość dobrze zagrana, taka no, w punkt. No, taka w punkt, w którym stał akurat Damian Repnik, który tą piłkę wybija. Dlatego dobrze zagrana. Rzut z autu mniej więcej na wysokości 16 metra.
Zobaczymy, no, odegranie klatką piersiową, ale tam już niewiele z tej akcji będzie i od bramki będzie zaczynać Bikowski. Dzisiaj warto też zwrócić uwagę na to, że jest sędzina główna i również sędzina boczna i jeden sędzia boczny, także mamy przewagę, to nie jest parytet, jeżeli, no chyba, że na warze, tak, doliczymy sędziego na warze, którego nie ma. No, teraz Hajnówka ratuje się wybiciem. O, ale coś, kontuzja. Chyba tutaj coś źle stanął zawodnik. Tak, też mi tak się wydaje. Spuszczy. Coś tam ucierpiał, chyba kolano. Chyba kolano, trzeba łapie się za kolano. Właśnie najgroźniejsze są takie sytuacje, kiedy sam źle staniesz gdzieś tam. Sam sobie krzywdę zrobisz. Tak. Ja tutaj na prośbę czatu przyciszyłem troszeczkę dopik naszych kibiców. Przepraszamy, no niestety nie mamy dobrego dźwięku, jeżeli chodzi o to, jak kibice nasi po drugiej stronie boiska dopingują, ale mogę Państwu opowiedzieć, że jest to na pewno głęboki doping z bębnami, no i z ulubionymi przyśpiewkami i była nowa przyśpiewka teraz na wyjeździe do łap. Nie wiem, Radku, chyba ciebie nie było. Niestety nie zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Oczywiście, że byłem, tylko nie pamiętasz już tego, że byłem. No jak ona brzmiała? Jak tam? Ile bramek trzeba strzelić? Tylko jedno w głowie mam, strzelcie 5 bram. Jak ty myślisz, że to dzisiaj jest wystarczający wymiar kary? Tego, co się przed nami zapowiada? Mamy którą 8 minutę, no powiedzmy tam 6 minut normalnej gry. Na razie tu Rośnianka z atakami z jedną bramką. No i chyba myślę, że tutaj będzie chyba zmiana z tego, co widzę, bo pomagają koledzy zejść zawodnikowi z numerem 77. To jest to Michał Ignaciuk. Tutaj poczuł jakiś ból w kolanie. Mamy gwizdek Bagrowski do tyłu, do Repnika. Repnik na lewą stronę do Maliszewskiego. Hołowacz. O. Zagranie z fałsza, ale niestety nikogo. Kwarezma taki się włączył. No ta lewa strona osłabiona przez chwilę, więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. O, Woźnin minimalnie się minął teraz z piłką. Gdyby miał troszkę większy bębenek, to by to przejął. Teraz Kuba Czaczkowski, ale niedokładnie do Hołowacza. Dziwi mnie to, dlatego że Kuba Czaczkowski miał indywidualny trening w poniedziałek, między innymi ze mną. Tam pokazywałem mu, jak się obracać w środku pola, jak te piłki zagrywać i myślałem, że w ten mecz lepiej wejdzie, ale spokojnie, on się długo rozkręca również, jak puszcza Hajnówka. No tutaj rozgrzewa się jeden z zawodników puszczy Hajnówka, więc wydaje mi się, że będzie zmiana. Zaraz będziemy widzieli na pewno, a póki co cały czas puszcza Hajnówka, gra w 10. Woźniel z pierwszej piłki do Hołowacza. Hołowacz na szybkości, wchodzi Hołowacz i 2-0! Mamy 2-0! No bardzo szybko, to jest 10. minuta gry. Pytałeś o najniższy wymiar kary. Myślę, że to będzie co najmniej ten wynik, jaki osiągamy cały czas w meczach domowych. Tak jest, powtórka tej samej sytuacji. Hołowacz zostawiony tutaj sam na sam. I ja już dla Państwa zmieniam szybciutko wynik tego meczu. Mamy 2-0. A ja Państwu od razu przypomnę, że zawodnicy nie walczą w tym meczu tylko o zwycięstwo. Oczywiście ono jest najważniejsze, ale chwileczkę, bo jest kolejna akcja. Nie, tutaj już przerwana. Nie tylko o same punkty, o same zwycięstwo, o honor, chlubę, tu Rośni, tu Rośnianki, ale także wybieramy gracza meczu drużyny tu Rośnianki i jak w każdym meczu domowym zostanie on obdarowany voucherem na pizzę do naszego sponsora Gorącego Trójkąta. Tak jest, tak zwany man of the match. Będą mogli to Państwo sobie zaobserwować również w pomeczowej relacji, kto tym zawodnikiem został. Będzie poza przy takim, jak to się, takiej tekturce ładnej. Patrzymy tutaj, chciały się sędziny ze sobą porozumieć, ale jak to kobiety się tak szybko nie porozumiały. Już zaczynasz? No, chciał się porozumieć, czy jednak wchodzi zawodnik na boisko, czy nie wchodzi, bo główna sędzina myślała, że tak, boczna powiedziała jednak nie, rozmyślił się,
główna powiedziała, ale jak to, boczna, to się domyśl, no i takie gadki, no. A ja dla Państwa przygotowałem ankietę, może niestety ustawić tylko 4 odpowiedzi. Ile bramek padnie w dzisiejszym meczu? 2+, 3+, 5+, lub 8+. Będziemy ją modyfikować w drugiej połowie. Nie ma faulu w środku pola. Numer 9 rozgrywa. Numer 9, nie mam go na rozpisce. Co tutaj jest nakrzeczone w tych numerkach? Teraz akcja, puszczona piłka na lewą stronę, jest Wiktor Grabowski. Tak. Wiktor, chciał tutaj gubi teraz piłkę Niegowskiego, tam pozwolił mu to zagrać. Uwaga, Niegowski przerywa tą akcję. Niegowski jeszcze tutaj wciskiem próbuje rozwinąć tą sytuację ofensywną, jednak ta piłka pada łupem obrony z Hajnówki. Tak, no za chwilę to będzie bardziej obrona Częstochowy niż obrona z Hajnówki. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tymczasem jakieś niepokojące wieści z ławki rezerwowych Hajnówki, że no, ta kontuzja jest poważniejsza niż na początku to wyglądało. Na pewno będziemy mieć zmianę. Na boisko gotowy do wejścia zawodnik z numerem 16. Już Państwu sprawdzam, któż to taki. Chwileczkę, bo robię dwie rzeczy naraz, to już za dużo jest dla mnie. Mateusz Białowąs, numer 16, wejdzie za chwilę na boisko. Natomiast bramkę strzelił Chłowacz. Chłowacz. To nie wiem, czy... O, wznowienie bramkarza, ale to takie wznowienie, no, pozostawiające dużo do życzenia. Znowu przy piłce Czarek Łuczak, ale tym razem tylko rzut rożny. No, gorące niedzielne wrześniowe popołudnie, nie tylko ze względu na temperaturę, ale i ze względu na kłopoty Puszczy Hajnówka już od początku meczu. Jest 2-0, pierwsza zmiana z powodu kontuzji, no i przede wszystkim tu Rosjanka dalej ciśnie. No to jest pytanie od Mateusza Kąteckiego, czy wynik to nie pomyłka, dopiero wbiłem. Nie, Mateuszu, wynik to nie pomyłka, padły już dwie bramki, jedna bardzo szybko, a druga trochę wolniej, ale obie w pierwszych 10 minutach meczu mamy. Pierwszy rzut rożny, tak? Tak, albo drugi czy trzeci, to wiesz, to różnie. Uwaga, pięknie teraz. Ach, Czarek... za dużo chciał. Ale będziemy mieli kolejny rzut rożny, to nie jest tak, że ta piłka była za darmo. A może to chciał właśnie? Może to chciał. Więc Chłowacz jeszcze raz. Werble. Przy wykonaniu tego rzutu rożnego, Chłowacz tym razem... Krótki piłka, słupek, no, jednak wybita. Numer 4, Kowalczuk, zawodnik z paszportem białoruskim w drużynie Hajnówki. Tutaj, Bartku, powiem Ci ciekawostkę, wiem, że mnie o to pytałeś. Czy wiesz, że w Hajnówce jest największy odsetek mniejszości białoruskiej w Polsce? Nie wiem. A jaki to jest odsetek? Największy. Aż tak się przygotowałeś, tak? I szachmat. Większy niż w innych miastach. Ale ja rozumiem, że to są jakieś stare dane sprzed inflacji, że uwaga, teraz Hajnówka, słabe podanie było po stronie Turośnianki, ciągle Hajnówka, no jest uderzenie, ale... Uderzenie, ale takimi uderzeniami gracze nie zaskoczą. Nie zaskoczą i nie zepsują tego rekordu bikowskiego. No, a z nami już ponad 150 osób. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału, lajków, dzwoneczków i czegokolwiek tam się nie da jeszcze kliknąć. No, pomoże nam to nas rozwijać w każdym kolejnym meczu. Uwaga, sam daleko piłkę. Ależ teraz Niegowski się pokusił o strzał, no ale bez przesady. Hajnówka. Wiesz, pizza piechotą nie chodzi. No tak, no. Trzeba zapracować na, na tego gorącego. No, a tutaj sobie też... Zapracował na upomnienie od sędziny. Ojej, żeby tam się nie skończyło drugą kontuzją. Tak jest, tutaj jest teraz informacja o tym, żeby wezwać pomoc medyczną. No ale pomoc medyczna nie skończyła jeszcze opatrywać pierwszego. Pierwszego, tak, chyba trzeba się rozdwoić. Drugi leży. Mnie wyciszyłeś, ale dzięki. Ja nikogo nie wyciszałem, nie. Dobrze. A ja teraz ustąpię miejsca, bo z nami będzie gość specjalny. Zapraszamy bardzo serdecznie.
kolejny sponsor Turośnianki z tego tygodnia, który będzie miał okazję również pokomentować i opowiedzieć coś więcej o sobie. Zapraszamy serdecznie, już teraz nie ma wyjścia, już powiedziałem. Słowo się rzekło. Słowo się rzekło. No jeszcze go tam trzeba delikatnie pomaglować, ale ja uważam, że... Struny głosowe musi rozruszać kiedy troszeczkę. Kiedy będzie kolejna okazja, żeby pokomentować mecz w profesjonalnym stanowisku. No dobra, no trudno. Uwaga. Bo coś się dzieje na boisku, także chwileczkę. Woźniel tutaj wdał się w dribbling. Nigowski, ale nie przekopał tej obrony. Wycofanie do tyłu, ale mocny pressing. Znowu Woźniel. Na uwolnienie. Gdzie sponsor nie może, tam prezes pomoże, także ja na chwileczkę oddaję głos dla prezesa. Halo, witam serdecznie. Niestety tak. Główny sponsor akurat musiał na chwilę odejść od punktu naszego i akurat był gol, ale chyba pozycja spalona. Spalony, tak jest. Tutaj już ja nawet nie patrzyłem na boisko, ja część już na sędzinę patrzę, więc wiem, że był spalony. Tak, to jest w twoim stylu, Radek, że właśnie szybciej będziesz patrzył na sędzinę. Dzisiaj masz troszeczkę problem, bo sędzin jest dwie. Już mnie kark boli od tego, no takiego... dualizmu w tym patrzeniu. Tak, widzę trochę czerwony kark u Radka. Nie wiem w sumie od czego, ale teraz już wiem. Lepiej się mecz ogląda, komentuje jak są na nim kobiety. To jest akurat naturalne. Jak najbardziej. Rzut z autu dla drużyny z Hajnówki. Jak Rafał, początek meczu? Tego się spodziewaliśmy, że aż tak 2-0, dwie czy tam trzy pierwsze akcje już praktycznie wynik ustawiony, znaczy nie wynik, tylko mecz ustawiony, to pytanie, jaki wynik? No jeszcze uważam, że trochę za wcześnie, aby powiedzieć, że jest mecz już ustawiony, chociaż przyznam się szczerze, nie spodziewałem się tego, że tak szybko uda się nam strzelić bramki. Troszeczkę szkoda chłopaków z Hajnówki, bo jeden chłopak już ma, widać, problem z wiązadłami. Nie wiadomo, czy nie jest. Chyba jest wezwana karetka pogotowia, także nie za dobrze się to skończy dla jednego z chłopaków z Hajnówki. A jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, no to mam nadzieję, że teraz chłopaki już pokażą klasę i będzie tylko więcej tych bramek po stronie Turośnianki. Tak, też nam się lepiej ogląda takie mecze, nawet jeżeli te drużyny, przeciwnicy Turośnianki przygrywają tam 4-0, 7-0, to lepiej ogląda się takie mecze, gdzie drużyny rozgrywają od tyłu, próbują coś zrobić z piłką, aniżeli, no właśnie, takie dalekie wykopy na uwolnienie, aby pozbyć się tej piłki. Tego życzymy sobie i życzymy drużynie z Hajnówki, żeby się otworzyli po prostu do tej gry, no bo tutaj jakby niewiele więcej złego, gorszego może im się stać, a zawsze łatwo, ładnie popatrzeć na chłopaków fajnie grających w piłkę z obu stron. Oczywiście, tutaj słyszeliśmy teraz na trybunach życzenia dla naszego członka zarządu i przy okazji tutaj chłopaka, który prowadzi te streamy, dla Bartka Tarasa, który obchodzi dzisiaj 33 urodziny, składamy jak najserdeczniejsze życzenia. Spojrzałem na Bartka i troszeczkę mi się tak skojarzyło jak najszersze, ale już. I Hajnówka. Tak jest. No tak, też Państwo mogą widzieć po lewej stronie Piotrka Bikowskiego, naszego bramkarza, taki transparent, Taras 100 lat. No Bartek Taras sam go sobie pisał i zawieszał, tak żeby wszyscy pamiętali, że są dzisiaj jego urodziny. Widać, bo to jest charakterystyczne pismo Bartka Tarasa, bo te T jest takie mniejsze jak reszta, także to ewidentnie pisał sam Bartek. Ale sam sobie złożył życzenia, sam kupił sobie prezent i w tej chwili spożywa ten prezent. Teraz Hajnówka no, po raz kolejny próbuje wyjść z tarapatów i sędzina przeszkodziła w wyjściu. Ja myślę, że to też jest, to była wina Radka, troszeczkę źle spojrzał. Widać, że kark się męczy coraz bardziej. No i stało się, uderzyło w panią. Oby teraz sędzina. Znowu w komentarzach nie było, że sędziowie pomagają Turośniance, tym razem nie tylko gwizdaniem, ale nawet zagraniami. Tak, bo tutaj... No jeszcze tutaj nie wiem, czy słychać akurat na streamie, ale przypomnijmy, że z tyłu jest agregat, także tutaj jeszcze też można będzie jakoś to usprawiedliwić, że jest agregat. Ależ teraz bliski przejęcia Woźniel.
ale bardzo wysoko pressing tu Rośnianki. O, tego się nie spodziewałem. Ale... O, dziękujemy tutaj czatowi, to widocznie my w natłoku tych emocji źle spojrzeliśmy. Bramkę, drugą bramkę dla Turośnianki zdobył nie Miłosz Chłowacz, a Czarek Łuczak. Także Czarku, oddajemy ci honor, to ty strzeliłeś tą bramkę. Tak jest, oddajemy honor. Chociaż to nie ja popełniłem błąd, tylko znowu Radek. Teraz tutaj szamoczę się troszeczkę, szuka tych statystyk, ale to już się stało. Długopis mi ktoś romnął. Tak, to wszystko przez długopis i przez kark. I tu Rośnianka z prawej strony Bagrowski do Grabowskiego, po linii do Jędrzeja Woźniela. Jędrzek utrzymał się, oddaje piłkę z tyłu do Kuby Czaczkowskiego. I ponownie tu Rośnianka spokojnie rozgrywa. A więc Niegowski i Łuczak strzelcami bramek na początku spotkania. I Niegowski i Łuczak już byli zawodnikami meczu Turośnianki, więc oni już byli w gorącym trójkącie z Voucherem, więc kurczę, no chłopaki, ile można, co to za apetyt, dajcie innym troszkę postrzelać. Tak, to ewidentnie, że widać, że chłopaki chcą zrobić masę gigapizzą. A propos masy, do naszych sponsorów dołączyła ostatnio siłownia Koloseum, znajdująca się na ulicy Kopernika, także tam naszych piłkarzy również można spotkać, można ich zobaczyć na relacjach, na Instagramie chociażby, jak wrzucają zdjęcia, że są na tej siłowni. No są, to są, no tam dokładnie nie wiemy, czy ćwiczą, czy nie, ale wiemy, że na pewno tam przybywają, także pozdrawiamy serdecznie siłownię Koloseum. Tak, pozdrawiamy. Także widzieliśmy w relacjach, że tam chyba Maciek Kondracki już chyba około 40 kilo na klatkę wyciska, także jest progres bardzo duży. 40 kilo na klatkę, to chyba Czarek Łuczak musiał na tą klatkę wejść. No to nie wiadomo, kto tam wchodził na klatkę. I z prawej strony Bagrowski. Bagrowski, przypominam, jeden z trzech środkowych obrońców na skrzydle, ale on lubi tak się zapędzać i tworzyć przewagę w ofensywie. Korzystając z okazji, pozdrawiamy również dwóch naszych chłopaków z zarządu, którzy są właśnie na delegacji w Turcji. Mowa tutaj oczywiście o panu Marcinie Ejdysie. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem, Radek, jak coś tu mnie popraw. Tak, dobrze. Tak, to... Mamy nadzieję, że jeszcze Marcin jest świadom tego, co mówimy. I pozdrawiamy również Łukasza Rybaczka, który jest w tej chwili chyba na masażu, ale pewnie nas ogląda. I strzał. Uwaga. Strzał Szymona. Jednak jest za 2 metry nad bramką. No Łukasz może już jest mniej świadomy tego, co mówimy, ale mamy nadzieję, że jednak nas oglądacie i szykujcie się na przerwę w tym spotkaniu, bo będziemy starali się nawiązać połączenie. Połączenie live? Live, tak, z kamerką, no bo już mówiliśmy tu wcześniej z Tarasem, że chłopaki są tam na scoutingu, ale też i zdobywają wiedzę u specjalistów tureckich odnośnie żywienia, odnośnie przygotowania do meczu, suplementacji, wejścia w dzień meczowy i tak dalej. Mam nadzieję, że już dziś podzielą się z nami tą wiedzą. Tak, to na pewno cenne wskazówki od przyjaciół z Turcji. A tym razem Hajnówka w ataku, dawno ich tutaj nie było. Dośrodkowanie, tam zamyka z numerem 10 Lasota, kapitan drużyny, ale no... Niestety nie opanował piłki. No może jakieś guzy ta piłka ma chyba, bo to jest ta meczówka z guzami, dlatego mu odskoczyła. To na pewno nie jest ta piłka, którą zasponsorował Michał Chodorowski ostatnio, nie wierzę. Rzucał to dla Hajnówki. No i spokojnie. Bikowski już, tak jak mówiłem, takimi akcjami, to raczej zagrożenia w jego pasie bez straconej bramki nie będzie. A teraz Kuba Czaczkowski, lewa strona, Czarek Łuczak, nie, dobrze mówię, Miłosz Chłowacz. Oni są bardzo do siebie podobni, po tej samej stronie biegają, mogliby przynajmniej po drugiej stronie biegać. No tak, bo tym bardziej, że ty patrzysz w ogóle w drugą stronę. Tak, ja patrzyłem na panią sędzinę po linii. Tak, właśnie o to chodzi. No spokojnie, Radek, masz już swoje lata, także... Każdemu może się zdarzyć. Będziesz miał moje lata, też będziesz patrzył na sędzina, nie na piłkarzy. Tak. W końcu. I teraz Grabowski, dośrodkowanie. O, ależ poszedł. Super, Niegowski.
Ale minął się z tą piłką, no gdyby strzelić, to naprawdę byłoby petarda z główki dosłownie. I teraz... faul. No uspokoiła się ta trochę gra po 2-0, pomimo że Turosianka dalej presuje, ale już nie ma takich akcji na to, żeby koniecznie rozpocząć ten mecz bramką czy dwiema. Już zobaczymy, kto się dalej będzie rozgrywał. Zazwyczaj jest tak, że Turosianka też w późniejszym jakby... w późniejszej części meczu, ale chwileczkę zaraz dokończę. No, Grabowski, piękne przejście. Super, Nigowski. Szymek. Szymek jednak oddaje do Miłosza Hołowacza. Miłosz mija. Pętelka i... dobre! I nie, spalony. Wiktor Grabowski palił. Tutaj akurat ławka rezerwowych Puszczy Hajnówka zasłoniła mi sędzinę, więc nie widziałem, że jest spalony. Natomiast dokończę tylko myśl. Zazwyczaj jest tak w tych meczach, że Turosianka z upływem czasu w każdym właściwie z meczów do tej pory okazała się też lepsza pod względem wydolnościowym od przeciwnika i dalej dobijała pod koniec spotkania tę drużynę. Teraz uwaga, wypuszczony ładnie w uliczkę Niegowski. Nie, niestety zablokowany i przez bramkarza, i przez obrońcę, i wybija Puszcza Hajnówka. Zobaczymy, och, teraz chciał się popisać. No, popisał się, bo był faulowany przez Woźniela. I z kolejnej opresji wychodzi obronną ręką Puszcza Hajnówka. Mamy rzut wolny. Tutaj za bramką teraz widzimy zawodnika, który niesie właśnie chłopaka, który zerwał chyba wiezadła. Akurat kamera pokazuje. Tak, życzymy dużo zdrowia oczywiście. Tak. Mamy nadzieję, że to jednak nie jest tak poważne, jak się na początku zapowiada. Tymczasem z numerem 7 Roszczenko. Roszczenko, ale no, próbował to pociągnąć akcję lewym skrzydłem, ale to mu się nie udało. Woźniel potrafi się zastawić, tak. A. Jest, powalczył tutaj dość piękne mocno. Piękne podanie do Wiktora, Wiktor do środeczka, niedokładnie do Niegowskiego i przejmuje piłkę popularny Malisz. Miłosz Hołowacz do Czarka Łuczaka, przepraszam. Łuczak z powrotem do Miłosza. No, ależ Miłosz się rozpędził, Miłosz. I co? No na pewno cierpi Miłosz, tam sędzina mówi, że nie było faulu, bronił tę piłkę Baranowski. I co? Oj. Podnosi się Miłosz. No ja to rozbiega, no to... Nie ma 30 lat, żeby po takim wejściu już jechać na SOR. Także proszę bardzo, już tak jak mówiłem, rozbiegał, gramy dalej. I Hajnówka do środeczka. I mówiłem o tym, już próbują coś grać piłką, już jakieś tam rozgrywanie jest i to mi się akurat podoba, bym naprawdę lepiej będzie to oglądać. No teraz tak. Na niedokładne podanie. Na nasze nieszczęście właśnie Martin Oidis jest na szkoleniu w Turcji, nie mamy statystyk, wielka szkoda. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie jest posiadanie piłki, chyba że może ogląda nas i robi te statystyki. A tak może być, musimy zapytać, racja. Myślę, że tak. Myślę, że w jednym ręku trzyma powinien. Oj, teraz Baranowski niepewnie. Podbył do tej piłki jak do kawałka pizzy Bagrowski. Przepraszam, nie Bagrowski, tylko Niegowski. Lewa strona, Puszcza Hajnówka. Teraz znowu kapitan zespołu Lasota. I gramy dalej. Niegowski, podanie do Kuby Czaczkowskiego. Kuba Czaczkowski, ole, pięknie zostawił to piłkę i mamy 3-0. Asysta Kuby Czaczkowskiego i bramka druga chyba już w tym sezonie Woźniela. Zobaczmy to jeszcze raz. Niedokładna niefrasobliwość w środku pola kapitana Hajnówki. Ładne podanie do Kuby Czaczkowskiego. Kuba wykłada dla Jędrzeja i Jędrzej kończy niczym Robert Lewandowski, nie z Wyspami Owczymi. jak w FIFA. 3-0. Już zmieniam. 32 minuta gry. Turośnianka niespodziewanie wygrywa 3-0. Zobaczymy, co będzie dalej. I mamy spalony. Na spalonym napastnik z numerem 20, Marek Klimczak. I wznowienie będzie miał
No, chciałem powiedzieć Bikowski, no nie, to ten Esperon był dużo wyżej, więc Szymon tą piłkę znawia. Czaczkowski, no chciałem powiedzieć dobra piłka do Grabowskiego. Ale Wiktor może ostatnio przypakował na klatę i ta piłka już mu się nie utrzyma. Przypakował oczywiście w siłowni Koloseum, przypominam. Tak. I no, no, lewej stronie Miłosz Chłowacz. Podanie jednak ładnie, ładnie chciał. Ale ten Miłosz wchodzi naprawdę na takiej szybkości między tych obrońców, aż to miło się ogląda. Tak, jak najbardziej odważnie. Gramy dalej. Bagrowski sam. A propos, właśnie proszę Bagrowski bardzo. Zablokowany. Nie. Jeszcze, proszę bardzo. Proszę. No takich sztuczek to ja i w FIFA też nie robię. Tak, jest i ponownie Grabowski, spokojnie. Do Malisza. Malisz mądrze gra w cieniu na środku boisko, także Repnik, Maliszewski jak zwykle cwaniakują. No bo jakby się bardzo zmęczyli dzisiaj, prawda? Tak. Dzisiaj mają co robić. Zdecydowanie. Ponownie Bagrowski. Do prawej strony Czaczkowski. Dośrodkowanie. I ktoś dopadnie. Nie tym razem. No ale kłopoty nawet w wyjściu z nie wiem, 20 metra ma Puszczę Hajnówka. I wybicie. Tak jest. No. I ponownie Repnik. Tak, no to jest na razie rola Repnika i Maliszewskiego. Zbierać takie piłki, oddawać do bardziej kreatywnych kolegów. Przepraszam bardzo, czyli co, Damian Repnik i Mateusz Maliszewski nie są na tyle kreatywni? Ale poczekaj, Łuczak! To tak było, no ręka, ale była przy sobie oczywiście, więc to nie miało go karnym. Radek Niegowski przyjmował na klatkę. Tak powiedziałem? Łuczak powiedziałeś. Niegowski, oczywiście. Tak, Niegowski. Dobra, podanie. I znowu przejęcie na połowie przeciwnika. Czy będzie... Tak, jednak do środeczka na spokojnie. Grobówka, spoko. Bagrowski. Niegowski. Do Czarka Łuczaka. Czarek Łuczak przyjmuje piłkę. Dobre to było, Czarek! Oddaje strzał i mamy! 4-0. Ponownie Jędrzej Woźniel. Wspaniała akcja Czarka Łuczaka. Wspaniale się obrócił. Tutaj jeszcze piłkarze Hajnówki sygnalizowali faul. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie, ale nic tam. Obrońca sygnalizował faul, jak Czarek Łuczak się obrócił, że niby trafił go dłonią. Zobaczymy, znaczy powiem tak, nawet jak trafił, to już jest po zawodach, ale oby nie było tych komentarzy, że o, tu przecież trafił go przy 3-0, tak to by inny wynik był, ale zobaczymy, gdzie ta powtórka. Już była, Radek. Przepraszam, znowu się zapatrzyłem się na linię. Tak. Linia taka zdradliwa. No i mamy Hajnówkę na połowie Turośnianki. O! I łapie piłkę Piotrek Bikowski. Dobrze, przybieżka też mu się przyda. Jak najbardziej. Prawa strona. Bagrowski, no ten to już przybieżek miał dzisiaj sporo, bo zostawia z tyłu i Repnika, i Maliszewskiego. Ale teraz strata Czaczkowskiego na prawą stronę. Puszcza Hajnówka. No nie. Z tego nic nie będzie. Maliszewski od razu do Łuczaka i kolejna szybka kontra. Obok niego biegnie Hołowacz. Łuczak kogo znajdzie? Znajduje? Nie znajduje Woźniela, znajduje bramkarza Puszczy Hajnówka, czyli Baranowskiego. Baranowski, który przyszedł w tym sezonie z Hetmana Białystok. Oj, troszkę za mocno. Ona chyba miała tak podkręcona i ona miała się zatrzymać chyba tam gdzieś na piątym metrze. No może troszkę fantazji już poniosła Woźniela, no ale po dwóch bramkach to ma prawo. No tu trzeba pochwalić też Puszczę Hajnówka, prawda? Pomimo tego niekorzystnego wyniku bramkarz zaczyna grę od tyłu. Starają się chłopaki rozgrywać, także szacunek. Gąsowski przy piłce. To jest z kolei gracz pozyskany przed tym sezonem z LZT Skrynki. I od tyłu, proszę bardzo. Tak, zaczyna się kleić. Mamy nadzieję, że coś fajnego z niej wyjdzie, bo tak jak powiedziałem, że fajnie jest pooglądać dobrą piłkę z obu stron, ale pressing Turośnianki wymaga tego, żeby ta piłka została zagrana z powrotem do tyłu. Tutaj jeszcze mamy komentarz użytkownika, który podpisał się Kuba.
Obstawiam, że to jest chyba Kuba Borowicki. Radosław, skup się. I uśmieszek. No, to jest Kuba, on zawsze ma takie trafne, inteligentne komentarze. Bardzo fajnie, tak na boisku potrafi czytać sytuację, tak samo i właśnie w życiu, że rozpoznał, skomentował i jest to jak zwykle trafne w punkt. Brawo Kuba, super, mam nadzieję, że widzimy się jutro na jakimś graniu. Mamy nadzieję, że się nie spóźnisz. Albo nie odwołasz. I lewa strona, Maliszewski. Miłosz Chłopacz, wrzutka, jednak za mocno. No ale to słowa zachęty od trenera, próbuj Miłosz. No tak, no próbować trzeba różnych sposobów rozegrania tej akcji, różnych sposobów zamknięcia akcji. Miłosz tym razem z takim dośrodkowaniem w pełnym biegu zamiast wbiegania, ale teraz znowu bardzo niebezpiecznie pozwala sobie na taką grę, puszcza Hajnówka w obronie. I zobaczymy, jak wyjdą teraz z tego, czy dalekim, nie dalekim wykopem, chcą jednak pokopać troszkę, popodawać. No ale nie wiem, czy to numer 14 Gąsowski, czy to numer 20 Klimczak czy numer 14 źle zagrał, czy numer 20 źle przyjął. Ale piłka znów po naszej stronie. Maliszewski na głowę obrońcy skrynek. Tutaj trzeba troszeczkę pochwalić się zawodników Puszczy, bo pomimo tego, że tracą tą piłkę, to jednak wciąż teraz mamy akcję Hołowacz i nad brameczką. Powinna być piąta bramka, myślę. Tak, widzicie Państwo, właśnie przyjechało pogotowie po jednego z zawodników Puszczy Hajnówka. Powtórki teraz tej akcji Państwu nie puścimy. Jak Taras mi zaraz na szybko nauczy albo przypomni, jak się powtórki puszczało, to te powtórki będę puszczać. No tutaj jest Radek. Dlaczego? Ale nie, bo on to już tutaj zapisuje, coś tam powtórzy, ale to już teraz za późno. Już teraz za późno. Nie było bramki. No bramki nie było, ale to wiesz, ile ciekawych rzeczy się dzieje jeszcze. I wybicie Puszcza Hajnówka. Ile? A jest. O, to sporo was dzisiaj. Nie macie co w domach robić? Czat czytacie? Patrzycie, co się dzieje? Tak, oczywiście. Tutaj. Czat czytamy, Kuba do nas pisał, już pozdrowiliśmy go serdecznie. Kuba oczywiście podziękował serdecznie Radosławowi. Pozdrawiam was. A teraz patrzcie, Wiktor, lewa noga, Wiktor! I Baranowski. Kuba, ty tak komentujesz, oglądasz, a donate'a żadnego nie wrzuciłeś. Ha! No, to właśnie. Chociaż jakiegoś Flipsa by wrzucił, ale to... A i pozdrawiamy, oczywiście dopiero zerknęłam na czat, pozdrawiamy czołgistę. Cześć! Kończymy ankietę. Jakieś wyniki? O, to jest wynik. Ile bramek padnie? Kończymy ankietę, tak jak Bartek tutaj wspominał, ile bramek padnie w dzisiejszym meczu. Aż 40% z was zagłosowało, że będzie ponad 8. Ale teraz Hajnówka, to może na chwilę przerwiemy. No nie. Nie ma faulu, zdecydowanie. Nie z tą sędziną takie numery, tak nie. 44% z was oddało głos za to, że będzie 5 bramek lub więcej. Tylko 6% 3 lub więcej i 3% plus 2 lub więcej. Nic z tego nie zrozumiałem, ale dużo was zagłosowało, także tak jest, przepraszam. To mnie... Kibice rozpraszają. Nie. Radek szczypie. A teraz patrzcie, bo Hołowacz... I w drugą stronę. No. Podnosimy się. Też nie nabrał sędziny. Nie. Też mógł tą piłkę chyba odegrać szybciej na lewą stronę, ale to już nieważne, bo znowu Chłopacz przy piłce i tym razem też nie ma faulu i będzie kontra. Krynek na lewą stronę. Krynek. Puszczy Hajnów, podobne stroje, też zieloni mi się skojarzyło. Ale też zielone, ale w żółtych grają Krynki. Tak? A nie w zielonych? Nie. Żebym jeszcze te kolory rozróżniał, to by było lepiej. No, trzeba się odezwać do Dawida Pańkowskiego, on jest specjalistą wśród kolorów, także... Pozdrawiamy Krynki, tak żeby przy okazji, no żeby nie było. Jak najbardziej. Jest! Pierwsze 5 euro! Czołgista! Trzeci stream z rzędu wam daje hajs. Dzięki, śliczne 5 euro. Na pewno na coś zbieramy, jeszcze nie wiemy na co. Damy znać, na co te pieniądze będą przeznaczone. Chłopaki zbierają na nowy bęben, także może na to, nie wiem, zobaczymy. Magrowski, ale teraz nieudane dośrodkowanie, zbiera jeszcze piłkę Brzostek, Czaczkowski, Woźniel,
Niegowski, uderzenie. I wysoko. No, z pół obrotu, jak Chuck Norris tak chciał, ale wysoko, nad poprzeczką. Tam chyba celował w srebrno-niebieski samochód. Ale jeszcze podanie, jakie mamy tutaj z ławki rezerwowych Arkadiusza Szczęsnego. Co za podanie, co za finezja. Ark jest bardzo dobry w podaniach. Tak, jak najbardziej. Słyszałem, że jego znajomy, jak tylko chcą coś załatwić w urzędzie, to proszą go, żeby jakieś podanie napisał. Tak. Arek jest znany z tego, że jest znany. Czołgista pisze tutaj bez zmian 7-0. No powiem tak, zapowiada się na podobny wynik. Zobaczymy, no to żeby było aż śmieszne, żeby kolejny mecz zakończył się wynikiem 7-0, kolejny mecz domowy. Póki co wynik obecnie mamy wyjazdowy, bo wszystkie mecze wyjazdowe kończyły się wynikiem 4-0. Ci, co śledzą, to wiedzą. Po prawej stronie Bagrowski, na spokojnie już Truśnianka ewidentnie czeka na zakończenie pierwszej połowy gry. Lewa strona, Miłosz Hołowacz, rzutka, oj, chyba za mocno. Znowu za mocno. No to jeszcze jest do popracowania, ale zachęca trener, żeby tak dalej próbował. No w takim meczu, przy takim wyniku już właściwie, w takim meczu już można próbować takich innych rozegrań piłki. Około dwóch minut do końca spotkania. Przypominam tylko, albo niektórych uświadamiam o dzisiejszych świętach. Oprócz tego święta piłki, jakim jest mecz Turośnianki, który zgromadził się sporo kibiców, sporo dzieci, bo darmowe, dmuchane atrakcje są przygotowane dzisiaj przez zarząd Turośnianki. Można przyjść na stadion, jeszcze sobie poskakać, pohulać. Oprócz tego, tak jak już mówiliśmy, urodziny Bartka, Bartłomieja, Dawida, Antoniego, Tarasa. A kolejnym świętem jest Dzień Piłkarza, nie wiem czy Państwo wiecie. Dzisiaj jest Dzień Piłkarza. Dzień Piłkarza to jest takie polskie święto, które zostało ustanowione po zwycięstwie polskiej reprezentacji olimpijskiej w 1972 roku 2-1 z Węgrami. I wtedy... Oj, teraz niebezpieczna sytuacja i mamy spalony. O, tutaj po spalonym chyba był faul Damiana Repnika, naszego kapitana. Jednak podnosi się pomału zawodnik Puszczy Hajnówka, kapitan. O, pojedynek kapitana z kapitanem. Tylko dokończę myśl, to wracamy do 72 roku, więc po zwycięstwie w turnieju olimpijskim, piłkarskim naszych Orłów ustanowiono Dzień Piłkarza i to właśnie jest dzisiejsza data. Jest wybicie. Z autu Mateusz Maliszewski. Jeszcze dotrwać minutkę chyba dosłownie do tej przerwy, ale uwaga, bo Woźniel wchodzi po trzecią bramkę. Woźniel nie, zatrzymany jeszcze Łuczak, ale tam pomógł sobie ręką, przepraszam, to był Hołowacz, pomógł sobie ręką. No jesteśmy ciekawi, jak zareaguje na dany wynik trener Turośnianki, czy już w przerwie dokona zmian. No jesteśmy bardzo ciekawi, bo ławka Turośnianki jest bardzo mocna, na pewno chłopaki też będą chcieli się troszeczkę pokazać, udowodnić trenerowi, że w przyszłości zasługują na grę w pierwszej jedenastce. Tak, i tu Rafał masz rację, szczególnie tam też jest strzelba taka mocna się czai, Maciek Konradzki, więc to nie będzie tak, że jak wejdą świeży piłkarze, to tempo meczu spadnie i nie będzie woli strzelenia większej liczby bramek, bo wręcz przeciwnie, obawiam się, mówię tutaj jakby troszkę w imieniu Puszczy Hajnówka, obawiam się, że ten wynik może wzrosnąć. Och, teraz pojedynek Repnika z Klimczakiem, no Klimczak słusznej postury, no Repnik też, bo ćwiczy troszkę. Tak, ale... jednak no, wagowo tutaj jest duża rozbieżność, także ewidentnie ze 20 kg dla Repnika brakowało, aby tutaj nawiązać walkę. Przyjęcie na klatkę Woźniela, Czaczkowski, o tył Maliszewski, spokojnie. O, spokojnie i z finezją nawet już. I ponownie Repnik. Mówiłem, że brak im finezji tym naszym dwuśrodkowym, ale nie. Nie, zdecydowanie nie.
Majszewski, tak, długa piłka. Na kogo? Jest Niegorski, jest i poprzeczka. Czarek Kuczak. Zrobimy z tego powtórkę. Koniec? Zrobimy powtóreczkę. Tak strzelił, że aż poprawił fryzurę. Zaraz będzie powtórka, a my proszę jeszcze nie uciekać. Będziemy starać się połączyć z naszą turecką delegacją. Dobrze, tymczasem ja dziękuję. Oddaję głos dla Bartka Tarasa. Dzięki, Rafał. My się na chwilę wyciszamy. Nie wyłączajcie radio odbiorników, czy tam telewizor odbiorników, czy telefonów, czymkolwiek, na czym to oglądać. Jak my się z nimi połączymy? No to co, myślimy, jak się z nimi połączyć, tak? A to weź... Dobra, to musisz... Nie opracowaliśmy tego systemu. Czekaj, ja dodam źródło. Hops, na szybko. Nie jestem zupełnie przygotowany, A jak to, zadzwonimy do nich, czy co zrobimy? No, zadzwonimy na tym, na Messengerze. Na Messengerze, dobra. No. Czekaj, okej. Ale nie możemy dzwonić z twojego telefonu. A tu nie masz Messengera, bo... Nie, właśnie zadzwonimy z mojego tego. No. Czekaj. To się chyba nie uda, ale to spróbujmy. Co? Patrz na to. Potrzymaj mi kiełbaskę. Hops. Nie, to tak nie może być. Czy inaczej? Może tak. Switching. To widzowie, co widzowie teraz widzą? Jeszcze widzowie widzą ten, boisko. A to dobrze, bo takie tak. Zdjęcie pokazuje. Tak, ale do kogo mamy dzwonić? Do Rybaczka? Wiesz co, może zadzwoń do Marcina, bo on chyba prędzej odbierze. Tak myślisz? Zaraz zobacz, kto jest aktywny na Messengerze. Porozumiej się z nimi, czy to się uda. Poczekaj. Wystąpił błąd, z której ponownie uruchomił. Nie, do Łukasza dzwoni. Jest zielona kropeczka, dzwoni. Tak? Dzwoń jak w dym. Dobra, zobaczymy. Łukasz, uwaga, dzwonimy do ciebie. Czekaj, bo to nie wiadomo, czy się uda. No ja już się udaję. No wystąpił błąd. To czemu błąd? Jak to błąd? Jaki błąd? Gdzie da się błąd tak zrobić? Zezwalaj dostęp. Jeszcze raz. Chyba nic tego nie będzie. Chyba że zadzwonisz do niego, musiałbyś się jakoś po Bluetoothie połączyć. Jakie masz urządzenie? No spróbuj. Rodecaster. Roller coaster. Rzuć roller coaster. A jest. Coś takiego. Zaraz. Bearing. Uwaga, dobra. Podejście drugie. Paruj. Mam tutaj coś tamtego. Donę. Ja pierdziele. Dobra. No jestem połączony, tylko zaraz zobaczymy, co tutaj będzie słychać. Uwaga, dzwonię. Halo, dzień dobry. Ale kurczę, panowie, was nie słyszę niestety. Poczekajcie chwilę. Teraz. Połączyłem się, ale ich nie słychać. Jak nie słychać? Czekaj. Daj tutaj głośno. A teraz? Chłopaki, teraz? Halo. Dzień dobry. Udało się. Hey. Panowie. Hello, my friend. Panowie, powiem tak, słychać was, ale was niestety nie widać, no bo... Stare te są w ogóle włączone, co to jest? Mamy... Dlaczego nas nie widać? To znaczy ja was widzę, ale nasi widzowie was nie widzą, tylko was słyszą. Znaczy i tak nie chcielibyście Rybaczka zobaczyć, więc... Nie no, ale... Słuchajcie, Marcin zrobił kebaba, który ma kilogram masy i ma tylko 150 kalorii, mniej niż Pepsi w puszce. I po to tam pojechaliście, żeby takie przypisy zdobywać. Panowie, jak wam się podobała pierwsza połowa spotkania? A kto gra? Znaczy Krynki troszeczkę słabsze od nas ewidentnie. Oj, kilka razy mi się pomyliło. Ale oglądacie, no. To nie jest tak, że tam wiecie. Nie, spokojnie, jony dodatnie czy ujemne, nie ma różnicy. Przeciągają się. Ale to No a powiedz, jak wrażenia, no jak to wygląda z poziomu Turcji, no może tam zobaczyliście chłopaków, co przy basenie lepiej grają niż to, co się dzieje. To znaczy, generalnie oglądamy to w prawie 40 osób. Ale ludzie to... wyszli z basenu, żeby oglądać mecz. Ale to są ci wszyscy testowani zawodnicy?
Nawet generalnie mamy dwa wzmocnienia, tylko mamy problem. Jeden problem. Podręczny chyba podręczny. Nie wchodzą. Nie wiemy co robić, bo fajny, fajnie zapowiadający się, byśmy ich wzięli, nie? Jeden polewa nam drinki, a drugi przyjmuje euro. To dobrze się dobrali. Dobra, Marcin, ale powiedz mi, czy w końcu nauczyłeś się robić tego dietetycznego kebaba, czy z tych rzeczy, które się tak. W Polsce... Słuchaj, przychodzę, wracam z takimi przepisami, że mózg ci latuje. Tak? Czyli chłopaki będą zadowoleni. Normalnie. To będzie pierwszy na świecie kebab bez bułki, bez mięsa, bez sosu i bez warzyw. Zobaczysz, poczekaj na to. Sałata, pomidor, ogórek, sałata, pomidor, ogórek. Tak, zawinięte wszystko w sałatę. Łukasz, a teraz pytanie do ciebie, bo tutaj też mówiliśmy o takim przygotowaniu zawodników, już nie pod kątem dietetycznym, pod kątem jedzenia, ale pod kątem przygotowania do dnia meczowego, ćwiczeń, masaży może, jakichś rozgrzewek innych. Podobno jakieś szkolenia w tym temacie odbywałeś, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Tak, nazywa się to balijski masaż, tylko nie spodziewałem się 6 Turków, którzy będą mnie masować, ale ogólnie finalnie, dosłownie finalnie, było tak samo jakby była jedna balijka. Łukasz, a powiedz mi, bo wiem, że byłeś na tym szkoleniu, to szkolenie było płatne, tam chyba 30-25 euro kosztowało. Powiedz mi, za co dopłacałeś jeszcze te 50 euro? Po co? Za tych 5 Turków, czy tam 10. Myślałem, że mnie nauczą kręcić kebaba, a oni co innego kręcili. To był tak zwany machine finish, ale jak Łukasz zobaczył dojarkę, to uciekł. Łukasz, ale nie wiem, czy cię nie oszukali, bo takie rzeczy to mógłbyś też jakby ćwiczyć, tam uczyć się ich w Holandii, bo rozumiem, że chodzi o holenderski ster. Holenderski sternik, tak? Holenderski sternik. Ja sam sobie łódką, wędkarzem, rybą i trośnianką. Słuchajcie, właśnie, a jak tam sytuacja u was? Jak tam pogoda w Polsce? Bardzo ładna. 25 stopni, delikatny wiatarek. Bardzo, bardzo fajnie. Wczoraj burza była i najgorsza pogoda od 14 lat w Turcji było 29. I to w nocy, o 3 w nocy. No czyli to, podobnie. No ale myślę, tutaj akurat ja was widzę, widzowie was nie widzą, ale sądząc po waszych twarzach, to ten deszcz nie przeszkodził wam w korzystaniu z wrześniowych uroków Turcji. W żadnym wypadku. Nie, słuchaj, my schodzimy nawet do baru, nie podchodzimy, barmani podchodzą do nas. Nie wiem o co chodzi, ale już wiedzą. Double whisky and cola, coś takiego. Ale jak mówisz, że nie ma coli, to też no problem, my friend. Łukasz, jeżeli barman mówi double whisky, double cola, to to samo, co by ci pojedynczo nalał, to jest... Nie, właśnie nie ma coli. A to słyszałem, tak. Nie, słuchaj, do all inclusive trzeba było dopłacić 4,50 za dzień. Ja durny nie jestem i nie dopłaciłem. Marcin, wiesz, to samo. Wystarczy, że za ten hamam zapłaciłeś, rozumiem. Halal. No. Halal. Tak. To był halal. Halalan. Uważacie, że czy inaczej, czy dwa strzały przynajmniej w bramkę oddać dzisiaj krynki? Dobra próba, niezły żart. Jeszcze nie oddali. Nie dam się na to nabrać, gramy z Puszczą Hajnówką i dobrze. Ale ja mam takie pytanie, ty, bo wy oglądacie generalnie streama. Dlaczego Marcin nie prowadził statystyk, które można nam teraz wysłać? Ze względu inaczej, Marcin bierze drinka, co każdy z akcją kurośnianki. Na stole stoi 47 drinków i nie damy rady, naprawdę, przepraszam, nie damy rady drugiej połowy ogarnąć. Ja myślę, że drugą połówkę to wy spokojnie już ogarnęliście nawet, sądząc po otwartości, z jaką dzielicie się z nami tymi przeżyciami. Przepraszam, czy mógłbym spytać panie Radosławie, panie komentatorze? Tak. Bo ile osób słucha tej głupiej naszej rozmowy? 120. Ja pierdolę. Nie masz tylu znajomych. Jak ja mam 3, to od 117 za dużo. Ale jak Radek mi to policzy, to myślę, że... Ale może jakiś był turecki żart, którego się na przykład nauczyłeś. Opowiedz, czego się nauczyłeś w Turcji? Może jest takie coś, co wiesz, z czym do nas przyjedziesz, z jakąś taką pełną wiedzą, nie wiem, czy piłkarską, czy dietetyczną, jak? Cokolwiek, żart.
nie wiem, jedyne powiedzenie to niska cena, my friend. To już sporo. Inaczej, jeżeli zobaczycie mnie w Białymstoku na ulicy Lipowej i będę szedł cały w Gucci, to ja w Turcji nie byłem, to są oryginały. Żeby nie było. Ryba. Z całym szacunkiem, gdy musiałbyś jeszcze, kurwa, 4 tygodnie tu spędzić, żeby cokolwiek kupić na tym bazarze. Bo wczoraj, po dwugodzinnym spacerze po bazarze, kupiłeś, kurwa, chipsy za 2 euro. Proszę nie przeklinać, proszę nie przeklinać. Chipsy za 2 euro. Po 2 godzinach spaceru po bazarach. W razie czego klapki z Livensi po 5 euro, pamiętajcie, mogę przywieźć za 6. Łukasz, jak ty tak, jak dobierałeś te smakołyki tureckie, będziesz wybierać nam nowych zawodników do Turośnianki, to my chyba się ich doczekamy w wieku, jak będą mieli 30 lat. Także to troszkę okay, będzie za późno. Czy Bikowski dzisiaj zagra 90 minut, jak uważacie, panie komentatorze? Komentatorien? I tak, i nie. Zmiana w Serbii. Zagra, nie, nie, już widzę, że wybiega, więc zagra. Nie biega. Ej, tak. To wy macie lepsze informacje i nie lubię takich pytań. I odpowiedzi. Czyli nasz Bikowski idzie na rekord. Tak. Wszystko na to wskazuje. Dobra, dziękujemy bardzo. Bawcie się wy dobrze. My się bawimy trochę słabiej, bo u nas pogoda, a nie wiem, czy lepsza. Jaką macie temperaturę? A pozdrawiamy was serdecznie. A czy pozdrowiliście Pawła z Moniek, co pisze, i Tofa z wiadomości? Nie pozdrowiliśmy, Paweł? Bo dzisiaj nie napisał i nic nie wycofał jeszcze. Chyba, no napisz, że... Paweł, jaki wynik? Paweł Kroś jest 101, Paweł ja Mielek. Myślę, że nas... Dobra, dzięki, trzymajcie się, panowie. Trzymaj się. Rozłącznik. Cześć, na razie, cześć, hej. Co za ludzie. No, przepraszamy państwa, takich ludzi musimy wysyłać niestety w delegację. No. Jeżeli się zastanawiacie, czy oni przywiozą ze sobą jakichkolwiek piłkarzy, to ja myślę, że przywiozą co najwyżej zemstę Faraona. Zemstę Turasona. Ale będziemy mieli chyba zmianę. Tutaj widzę, że to Arek bardzo Szczęsny... mocno dokumentowana zmiana. Nie wiem, czy to Arek dobrze... Szczęsny skanuje ten numer. To jest niewiarygodne. Jak to? 9? On wchodzi? Jak zeskanuje ten numer, to będzie miał bony w sklepie u Artura. Takie, wiesz. A tutaj kolejna trójka Drombo się będzie... Znaczy już się rozgrzewa. German Kulikowski i kto pobiegł? Kusaczuk. A, tak. Start. Czesiu. Odpalamy czas. Poszło. Kurczę, nieustannie gadamy. Tymczasem przy piłce Krynki żartuje. I oczywiście nie Krynki, tylko puszcza Hajnówka. Natomiast wracając tutaj do tego, co mówił Łukasz Szybaczek, czy Bikowski zagra cały mecz. Może być tak, że ta zmiana bramkarza nastąpi, że będzie debiut w drużynie Turośnianki innego młodego bramkarza, ale to... Nie zapeszajmy, zobaczymy, nie, czy tak faktycznie będzie. Tak jest. No, tak jest. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki, dzięki, pozdrowienia. Ja to lubię takie rozwinięcia myśli. Refnik do Bikowskiego. Tak, tak, druga połowa już się rozpoczęła, no wybaczcie państwo, ale... Ale to nie to... powiedziałeś, kto jest na ławce, no to pochwal się, że... Ja nie powiedziałem. Mirończuk. Tak, Marcin Mirończuk, ale skoro już mnie... Tak, wyręczyłeś? Znaczy nie wyręczyłeś, tylko popchnąłeś do tego, żeby powiedzieć, kto jest na ławce, to Mirończuk, Wasilewski, Dziemianko, Konradzki, który już wszedł na boisko, Kulikowski, German i Kusaczuk. A oczywiście Maciek Konradzki zmienił Niegowskiego, strzelca pierwszej bramki, tej bramki, pięknej bramki z rzutu wolnego. Uwaga, a teraz... Nie, przepraszam, Niegowski jest na boisku. Kogo zmienił Maciek? Zaraz... Woźniela, przepraszam, Woźniela, strzelca dwóch bramek. No zobaczymy, bo Woźniel był tu już głównym kandydatem do gorącego trójkąta, jakby to nie zabrzmiało, więc zobaczymy, jak to się dalej ułoży tym razem. Tymczasem Pusza Hajnówka, bardzo ładny przerzut Gostowskiego. No, ale to podanie już gorsze. Tak, zdecydowanie. No i mamy Trusiankę przy piłce, spokojnie Czaczkowski. Kółeczko to jest jego standardowe zagranie. Tak. Zaraz też zrobi kółeczką, nawet jak nikogo nie ma wokół. Patrz, patrz, patrz. Prawie, takie pół. Ale to był oczywiście teraz nie Czaszkowski, tylko Szymon Brzostek. Ale może się dużo nauczył od Czaszkowskiego, żeby... Patrz, takie dwie pozycje numer 6 w zespole, żeby co chwilę kółeczka robiły, to byłby ciekawy mecz. Ciekawy, tak, tak. Ciekawy obraz. Dobra, zobaczymy teraz Niegowski. O, kiks obrońcy, ale taki kiks, że... Nic się złego z tego kiksu nie wydarzyło. Spokojnie. No,
Przez chwilę się zastanowiłem, czy nie ma zmiany w bramce drużyny Hajnówki, ale nie. Ale nie, nie, nie. Cały czas jest Baranowski. Z numerem 29. 28 Baranowski. To daleko jest, no ta ósemka się z dziewiątką zlewa. Tak? Chyba, że, chyba, że to ja... Nie, może jest ta zmiana i wiesz... Uwaga, teraz puszcza. Och, ale Szymon Drostek biegnie. Wow. Chciał zaskoczyć Bikowskiego, który wyszedł troszkę z bramki. Tak. Pomysł dobry, nie głupie to było, ale nie. Nie tym razem. Nie od bramki. Zaraz będzie zaczynać się. Tylko sobie przyniesie piłkę Bikowski. Ekwilibrystycznie przeskoczył przez bandy. No i ryzykownie. Ma jeszcze czeka na piłkę, już znudzony lekko. Tak. Jak Szantosz na konferencji reprezentacji Polski. Po pierwszym gwizdku. Dwa podania jest. Maniszewski, Repnik. Bagrowski. Przez środek Konradzki. Taki cofnięty Konradzki, uderzenie z daleka. No, Konradzki chyba chce tutaj pokazać, że można strzelić bramkę puszczy z każdej pozycji. To było zaskakujące na pewno, dla nas też, że od razu po obrocie uderzenie. Zaraz za chwilę Państwo widzą, my na razie nie widzimy, bo nam Arek Szczęsny zasłania cały obraz. Tutaj sobie stanął, ładuje telefon. Arek, jak naładujesz, to ten. To powiesz, dobra? Znowu prawą stroną tu Rośnianka, Wiktor Grabowski. To było podanie do czarka Łuczaka, ale tam obrońcy Hajnówki przecięli. Nie teraz Hajnówka. Zobaczymy, czy tutaj będzie szybka jakaś kontra. Chyba nic się na to nie zapowiada. Do prawej po linii. Dobrze. Dobre przyjęcie i poszli. Tutaj z dwoma, już będzie z trzema. Nawet wdał się w dribbling, dlatego nosiła złego na jednego. To już nie mogło się udać. Maciej Konradzki. Kuba Czaczkowski. Nawet Herkules dupa. Sporo jak miejsc. Kupa. Co? Na odwrót powiedziałem. Jak kupa, to i Herkules pupa. Jak kupa, że dużo, to i Herkules pupa. Aha. Okay. Nie słyszałem tego. Nie słyszałem. Tak wymyśliłem teraz. Ja z takich powiedzeń greckich, czy greckich, no można powiedzieć, to znam tylko od Annasza do Kajfasza. Jeszcze stajnia Augiasza. I stajnia Augiasza, racja. Teraz prawdziwa stajnia Augiasza w obronie Hajnówki. Łuczak. Łuczak. Zrobił, teraz dobrze, numer 8 Langa. Idzie znowu Hajnówka, Repnik przycina i bardzo ładnie Grabowski. Oj, poszedł, tak, przeszedł Grabowski. Wypuszcza piłkę, Konradzki! Konradzki, jednak piłka zatrzymuje się w rękach bramkarza. Drugi strzał Konradzkiego, tym razem celny. Bardzo blisko było strzelenia bramki. Ale myślę, że Maciek jeszcze dzisiaj coś strzeli. To jest snajper, to jest bomber. On bez bramki w meczu po prostu ma złą niedzielę. Uwaga, Niegowski. Doszła piłka do Łuczaka. Łuczak. Tam wybiega mu Hołowacz, ale sam Łuczak. No nie, nie, nie. Nie paradzi. Rzut rożny. Kolejny rzut rożny, biegnie już. Znowu w pole karne przeciwników. Duet. Repnik i Maliszewski. No tutaj nie będzie żadnego krótkiego zagrania, będzie to strzelenie. Uwaga. Tak, ale co to było? Odbiło się od słupka? Tak, odbiło się od słupka, nikt nie wie, co to było. Nie, bramka. Nie, rożny, coś tam rożny, zasekurował ten obrońca, tak. Tak. Próba wkręcenia na krótki ruch? No, chyba tak. Jest. Ludzie, co wy robicie? Co wy robicie? Jeszcze raz. Teraz długi słupek tym razem. O, piłka odbija się od... Oj, bramka! Damian Repnik! I tą asystę chyba można Niegowskiemu zaliczyć. Zaraz zobaczymy, bo tam się piłka od jego twarzy odbiła dość przypadkowo. A Damian Repnik, kapitan zespołu z pierwszą bramką w tym sezonie i piłka pod koszulkę. Tak, Basia, pozdrawiamy cię, Basia, czyli żona Damiana jest w ciąży, także to właśnie symbolizuje to wsadzenie piłki pod koszulkę Damiana. Więc gratulacje z powodu strzelenia dwóch bramek, tak naprawdę, dwóch goli.
Tak jest. Tak jest. Chciałeś jakieś głębsze? Zastanowiłem się, czy dalej ciągnąć ten temat. Nie, no to nie wiem. 5-0. 5-0. Czarek Łuczak. Znowu ta akcję z wbiegającym Hołowaczem, ale znowu mu nie podaje. Zobaczymy znowu Czarek Łuczak, ale będzie rzut za auto. No chyba kibice muszą zmienić przyśpiewkę, bo tylko jedno w głowie mam, strzelcie 5 bram, już to jest nieaktualne. No tak, no trzeba podciągać troszeczkę. Chyba, że więcej nie chcą, ale 6 też by dobrze w tej przyśpiewce brzmiało. 7 też. 7 bram. No to już takie dwusylabowe, ale dadzą radę, coś zaimprowizują. Różne przyśpiewki wymyślają, to Bogdan na bębnie, troszeczkę inny rytm wybije i będzie dobrze. Kłopoty znowu z wyjściem z linii obrony Puszczy Hajnówka. I aut dla Turosianki. Tam już Norbert Niegowski sygnalizuje, że to był faul, ale jednak nie. Bagrowski, wrzutka. Och! A minął się teraz piłko. On ledwo ją drasnął, także troszkę źle obliczył lot tej piłki, ale bardzo ciekawy pomysł na rozwiązanie tej akcji i efektowny na pewno. Czaszkowski. Hołowacz, ucieka mu Czarek Łuczak, ale on chciał jakoś inaczej. Ale ekwilibrystycznie już to jest, że tylko słowa. Chwalę się tym, że potrafię to wypowiedzieć. No, ale nic z tego jest. Niepewnie bramkarz. No, będzie mi wrzut z auto. A u nas chyba nie ma takiego człowieka, który ma w rękach katapultę i mogłby tą piłkę wysłać gdzieś w okolicy 16. No i tak się właśnie nie dzieje. No, Arka Melchowicza już nie ma. Nie w Turośniance od jakiegoś czasu. Ten to miał katapultę w ręku. Harek, jak nas oglądasz, pozdrawiamy cię. A teraz kontra Puszczy Hajnówka, spalony, o tak. Zdecydowany to jest. Musiałem tu podpowiedzieć pani sędzinie, nie żartuję, pierwsza wyciągnęła chorągiewki niż ja powiedziałem, żeby nie było. Ale tak, ewidentnie to był spalony, byłem idealnie usadzony, żeby to stwierdzić. Tak jest. Spokojnie, tu Rośnianka. No to teraz takie szachowo, ale teraz o, Niegowski, nie. Fajna piłka, ale troszkę tak pół metra zabrakło, żeby doszedł do piłki Niegowski. I znowu... Piłka wyszła poza plotkę. Tak, znowu w tym samym miejscu rzut za auto. I znowu nie mamy katapulty. Ale mamy inne... Może trebuszem, no nie wiem. Właśnie chciałem powiedzieć, że mamy inne maszyny, w tym oblężnicze, także myślę, że sobie z tym poradzimy. A propos maszyn oblężniczych, niedługo na boisko pewnie wejdzie Grzesiek Kulikowski. Który jakby maszyną oblężniczą, to byłby taranem. Albo trebuszem. Tak. To już chyba kiedyś nawet padło na streamie, takie porównanie z tego, co pamiętam. A jeżeli nie, to teraz pada. Znowu Maliszewski. Przecięta piłka. Tak, znowu tym razem Klimczak głową przecina ten zamysł Majczewskiego. Tutaj numer 16 już ucieka prawą stroną, chce, żeby do niego podać. No, już znudzony prezes Rafał Śledziński wróci teraz na miejsce komentatorskie. Widać, że bardzo chętnie zmieni tym razem Radka, który do tej pory prowadził cały mecz, a teraz będzie musiał prowadzić go prezes, bo... Mi się nie chce. Radka prowadzić, okej. Okay. Nie, Radka to trzeba odprowadzić. Tak, do samochodu. To wiesz, już ten kark to już w ogóle już siny prawie. Jak po drugiej stronie, tam bawił się widzę? Tak, jak najbardziej. Bardzo dużo dzieciaków mamy dzisiaj na meczu. Byłem tam z tyłu, także nasze dmuchańce darmowe, bardzo oblegane, z czego bardzo się cieszymy. Nie, no pewnie, super. Jest atrakcja naprawdę przyciągnęła masę kibiców. Czaszkowski. Na drugą stronę. Grabowski. Do tyłu. Bagrowski. Ale teraz mamy uderzenie główką Maćka. Jednak wybronione przez bramkarza z Hajnówki. Tutaj musimy jeszcze podkreślić to, że część kibiców nie widać w kamerze. Spora część jest i strzał Maliszy zablokowany. Część kibiców stoi tutaj akurat przy kamerze, tutaj w cieniu, bardziej bliżej lasu, także tych kibiców naprawdę dzisiaj dosyć sporo. No, ja myślę, że jeżeli patrząc na liczbę miejsc siedzących i na liczbę miejsc stojących, to przekroczyliśmy okolice 250-300 kibiców dzisiaj na stadionie. Tak jest, no na pewno. No jeszcze musimy też policzyć te dzieciaczki, które tam z tyłu skaczą na tak, to też nasze kibice. Myślę, że jest uwaga! Aj.
No i ponad 150 osób na streamie, no to razem nas się robi spora grupka. No, ale tutaj od jakiegoś czasu już mamy 58 minutę meczu, od ostatnich 7 minut Turosianka zamyka swoich rywali w zasadzie na swojej połowie, też w polu bramkowym. No i tak patrząc na różne statystyki piłkarskie, to od 60 minuty z reguły ten worek zaczyna się wysypywać, kiedy brakuje tych sił. Maciek Kondracki. Rzucenie, wybicie, już Hołowacz, do lewej strony zablokowany. Maliszewski, dorzucenie. No i nic tego nie wyszło niestety, nie kolejne tym razem. Dorzucenie, Łuczak do Maliszewskiego. No ale jeżeli Maliszewski już się tak głęboko zapędza w pole karne rywala, to oznacza, że naprawdę ta puszcza no, ma dziurawą chyba defensywę już na ten moment. No zauważmy też, że Damian Repnik. Radek, lubisz, chodź pogadasz. Chociaż z żoną porozmawiam, ty pogadasz na z nim. On już rozmawiał z swoją żoną, to bez... także... To ściągniesz bez słuchawek. Tu możesz sam gadać. Co chcesz? Widzimy O, będziemy mieli zmiany. Asystent Łukasz Nieścior, co za żelazna mina. Schodzi Bikowski, wchodzi Mirończuk Marcin, czyli zmiana na pozycji bramkarza w Turośniance. No to tutaj... Będzie debiut. Radosław Rudnik jakby... był czarodziejem, to byłby czarnoksiężnikiem, ponieważ próbował przewidzieć tą zmianę. Prawie że jak Nostradamus. Strzał Hajnówki niecelny. Albo Gandalf. Ale to chyba była najgroźniejsza sytuacja w ogóle w puszczy w międzyczasie, bo ja nie widziałem, żeby oni strzeli coś bardziej groźnego niż to. Jeszcze było, najgroźniejsze... tylko ja widziałem coś na rozgrzewce. Było. Co, że ci Bikowski musiał wejść, żeby tą piłkę znaleźć. Już widzimy tutaj zmiennika Marcina Mirończuka, gotowego do wejścia numerem 12. No i dobrze, fajnie, żeby się ogrywali też. Tak, tak. Młodzi zawodnicy nowi. Kolejny młodzieżowiec. Młodzieżowiec zmienia młodzieżowca, podkreślimy to. Wypożyczony z Jagiellonii Białystok. Młodej. To jeszcze pamiątkowa fotka. Do lewej strony Miłosz Hołowacz i jeszcze wybicie. Chwilę powalczył, ale tutaj mamy wybicie. Maliszewski spokojnie mija napastnika, dorzucenie, jednak zadanie. Sporo tych piłek teraz zagrywa Maliszewski w tej drugiej połowie. Są takie wrzutki sytuacyjne. Nie ma takiego konstruowania akcji od po łańcuszku, że tak się wyrażę. Jest próba wbijania tych piłek w boczne strefy. No i może to jest jakaś delikatna korekta taktyki. O, to właśnie zauważyliśmy. Niegowski. Tylko Niegowski jednak już trzech zawodników Hajnówki przy nim. Łowacz do lewej. Kolejne wybicie. Także tu może była delikatna korekta ze strony trenera, który... Wiktor Grabowski mija fajnie. Jeszcze jednego zawodnika. O, pięknie teraz broni. I wybicie, rzut rożny, kolejny. I mamy zmianę. No i chyba wszystko na to wskazuje, że jednak będzie oblężenie puszczy od 60 minuty. No i mamy zmianę. Bikowski z zachowanym, czystym kątem. Teraz trzeba wiedzieć, ile minut. W 65 minucie zszedł, także żeby było do zapisania. Następnym razem będziemy mówić, ile minut ma czyste konto. Radek, jak tylko rozmasuje kark, to na pewno to zapisze. Na pewno zapisze. Ale teraz mamy... piękna głowa! Piękna głowa, Niegowski. Niegowski. I mamy 6. Zobaczmy to jeszcze raz. Wybił się niczym Cristiano Ronaldo. Kompletnie niepilnowany. Czy uchwycił to nasz operator? Tak, na pewno. Na pewno. Dorzucenie. I głowa niepilnowana absolutnie. Niegowski. I 6 bramka wpisana na konto gospodarzy. Mamy 60. za chwilę 3. minutę gry. Wybicie, Repnik. Szymon Brzostek do Niegowskiego. Niegowski, przedłużenie do Hołowacza. Hołowacz po lewej stronie. To, co Hołowacz lubi najbardziej. Jednak tym razem niecelnie. Szymon Brzostek.
Dorzucenie, Wiktor Grabowski, strzał, poprzeczka i kolejny strzał, tym razem niecelny. No Turośnianka teraz jak najbardziej, w sumie teraz, ten mecz bardzo naciska. Witamy z powrotem Radka. Ha! Nie spodziewaliście się mnie tak szybko. Masz już swoje lata, także to już idzie szybko, Radek. Znalazłeś toaletę? Znalazłem, ale czy... A, nieważne. 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 I wybicie, Hajnówka. To co, jeszcze jedna bramka i standardzik 7-0. Tak, myślę, że już trzeba troszeczkę przystopować. O, dobrze, Czarka, Łuczaka, o, za daleko. Za mocno, jak najbardziej za daleko. Jak w piosence Mroza, za daleko. I wybicie. Repnik do środka, Hajnówka. Dorzucenie do prawej strony. Malisza, narzut rożny. No i co, Rafał, 30, no niecałe 30 minut do końca, natomiast ten mecz no, rozstrzygnięty na pewno. Czy już masz swojego kandydata do gorącego trójkąta, czyli do najlepszego zawodnika meczu sponsorowanego przez Gorący Trójkąt? Myślę, że jeszcze trochę za wcześnie, chociaż w mojej ocenie ja bym już tutaj dał troszeczkę, również wyróżniłbym blok defensywny, bo jednak... To, że my strzelamy z przodu, ale teraz Maciek Kondracki nie doszedł do piłki. To, że my strzelamy z przodu, to jest jedno, ale to, że Terniegowski, podanie do Maćka, Maciek sam na sam, jeszcze raz. O, altruistycznie, jest, bramka, bramka Terniegowski. Bardzo fajne zachowanie Maćka Kondrackiego. Mógł strzelać jednak na pustaka dla Norberta Niegowskiego. Także kończąc myśl, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że chciałbym tutaj wyróżnić również blok defensywny, także tutaj z trójki naszych obrońców na pewno bym kogoś wyróżnił. Powtórki raczej nie będzie, bo Bartek akurat się śmiał z Radka, a sam musiał skoczyć w miejsce ustronne. Te Państwo jak sobie suwaczkiem cofną, to zobaczycie powtórkę. A tymczasem 7-0, czyli nasz standard. Ciekawe, jak to się klika, żeby tutaj wynik zmienić, ale coś spierdzielę zaraz. Tak, tak, gdzie, lepiej patrz, może... Patrz, ocyk. Ha, patrz, czekaj, tak, coś jest mam. Co? O, cześć teraz. Jak wynik zmienić? Bo Rafał nie wiedział. I... No to powtórka dajemy. Pierwsza stracona bramka. W tym sezonie my się zagadaliśmy. Śmiechy, chichy. Sportowy Turośnianka traci pierwszą bramkę. 7-1. No niestety. Niestandardowy wynik. Zobaczmy, jak to się stało. Jak to się lewą stroną. Poszło, no tak, tutaj. Repnik z Maliszewskim trochę przyspali. Zdecydowanie. I piłka między dwóch. Dobra piłka, dobrze zagrana. I numer 10, kapitan zespołu Mariusz Lasota strzela póki co honorową bramkę dla Puszczy Hajnówka. Jest to tak, pierwsza stracona bramka w tym sezonie Ligi Okręgowej Turośnianki. Nie przez Piotrka Bikowskiego, bo zszedł w chwilę wcześniej, więc Piotr Bikowski cały czas ma tą pasę z czystym kątem. Bramkę stracił Mirończuk. No tak, tylko dajmy to dla Mirończuka, że to nie do końca jego wina. Nie wiem, co mógłby zrobić więcej. Także tutaj to ewidentnie... Czy więcej to mógł obronić, oczywiście to w formie żartu mówię, ale faktycznie sytuacja sam na sam, więc ciężko winić. I mamy kolejną zmianę. Boisko opuszcza Norbert Niegowski. Dziękujemy. A na boisku pojawia się Grzegorz Kulikowski. Tak, a to oznacza, że Maciek Konradski będzie już jedynym takim wysuniętym napastnikiem, że się Kulikowski do formacji pomocy, do środka pomocy. A Norbertowi dziękujemy za hat-tricka. Tak jest. No, piętki tutaj, ciach, proszę bardzo. Troszkę szkoda tej straconej bramki, ale kiedyś to musiało nastąpić. Szkoda, ale bo taka regularność by była znowu 7-0, to było już niesamowite wręcz. Dorzucenie, troszkę może być za mocne, jednak do piłki dochodzi Hołowacz Miłosz. Tak, utrzymał. A przecież, ależ mocne wbicie. I Krybi, ktoś to nie... jeszcze nie. Dole, do prawej strony Hajnówka. Dorzucenie. Długa piłka. No, teraz, że tak powiem, zobaczyli, że Turośnianka może krwawić. Jest to stróżka oczywiście krwi przy tych wszystkich meczach, bo to pierwsza stracona bramka. No ale
widać już, że Trosiance można strzelić bramkę, więc może te ataki Hajnówki będą ciuty bardziej odważne. Dorzucenie, do piłki dochodzi Maciek Kondracki. I co, no to tak spokojnie chcieli tą piłkę rozegrać. Oj. Grzesiek Kulikowski, nasza maszyna oblężnicza, daje o sobie znać, mówi tak, wszedłem na boisko. W swoim stylu obił transparent na temat Tarasa. Ale to specjalnie, tak. Bo Grzesiek chciał w ten sposób złożyć życzenia Tarasowi, czyli strzelając w ten transparent. Dzięki Grzesiek w imieniu Tarasa. Trafił centralnie w środek zera, także celownik nam właściwie ułożony. I Hajnówka w środku. Tak, no, chciałem powiedzieć, dawno się nie utrzymywali przy piłce w środku pola i już tej piłki nie mają. Grzesiek Kulikowski, chociaż wybija piłkę na aut. Nie, jeszcze nie ma autu, co jest? Aut dla Turosianki, brawo, brawo! Walczona piłka przez Kubę Czaczkowskiego. No, rozwija się ten chłopak. Także to na pewno cieszy. A tymczasem w Trosiance za chwilę będzie kolejna zmiana, ale to myślę dopiero po tej akcji, bo jeszcze zawodnik nie jest gotowy przy linii bocznej, żeby wejść. No, mam takie jakieś delikatne... No, cześć Bartku. Cześć. Cześć, że wejdzie German, zejdzie Łuczak, no ale to jeszcze do potwierdzenia i możliwe, że będzie jeszcze jedna zmiana. No, ale tak, takim tajemniczym tonem powiedziałeś. Dokładnie, no, tym razem was zaskoczy. Gandalf. A tymczasem puszcza Hajnówka znów prawą stroną. Och! Okiwany Hołowacz. Nie okiwany Hołowacz. Jednak piłka ląduje w bocznej siatce. No, ja chciałbym zauważyć, że tutaj skasywana wcześniej na pożarcie puszcza trafiła jednak też jedną bramkę w konfrontacji z pionierem Brańsk. Także, no, chłopaki chyba z puszczy czasami potrafią zaskoczyć. Czy zaskoczył przy tym rzucie rożnym, to się za chwilkę okaże. Na pewno zaskoczyli, bo spośród wszystkich drużyn, z którymi graliśmy, to akurat nie spodziewaliśmy się, że to puszcza Hajnówkę nam strzeli bramkę, a jednak. Teraz przybijanka w środku pola. Przy linii bocznej rozgrzewa się powolutku i przygotowany do wejścia Dawid German. No i będzie tak, jak podejrzewałem. Podwójna zmiana, bo a teraz również... poczekaj, bo długa piłka na Maćka Kondrackiego. Maciek, ach, odskoczyła mu troszkę. Piłka lewa noga, Maciek ponad poprzeczką. Ale bardzo dobre uderzenie, jednak niestety nie światło bramki. Myślę, że trochę przyjął za bardzo w lewą stronę, za bardzo mu to odbiło od bramki, a później już musiał się rotować takim strzałem. No to i tak jak mówię, zmiana, schodzi Kuba Czaczkowski, w jego miejsce Krzysztof Kusaczuk. I Cezary Łuczak, a w jego miejsce Damian, przepraszam, Dawid German. Numer 37, Krzysztof Kusaczuk z numerem 21. To ich będziecie mogli teraz Państwo podziwiać w formacji pomocy Turośnianki. Troszkę bardziej cofnięty German, troszkę chyba z przodu Kusaczuk. Zobaczymy. No i dostali swoje 20 minut od trenera Banickiego. Tutaj będzie szansa, żeby się pokazać. No ja przypominam, już przy okazji któregoś ze streamów przypominałem, Krzysztof Kusaczuk, numer 21, jest pierwszym kapitanem Turośnianki. Jak ta drużyna powstawała i wybierała swojego kapitana w pierwszym sezonie, to tym kapitanem był właśnie Krzysztof Kusaczuk. Tutaj z czatu mamy pytanie, ilu jest kibiców? Na stadionie mamy na pewno wszystkie miejsca siedzące zajęte i to jest, tak patrzę, rzucam okiem, co się dzieje dookoła stadionu, więc myślę, że w okolicach 250 osób, może 300 na stadionie Turośnianki i ponad 200 osób, które nas oglądają na streamie, także pozdrawiamy. A teraz Turośnianka z wolnego. German rozgląda się, komu podać, nie było komu, więc do tyłu, do Bagrowskiego. Bagrowski w swoim stylu rozpędza się niczym Cafu za najlepszych lat i piłka na aut. Będzie również zmiana w drużynie gości z numerem 3 na boisko. Wejdzie zawodnik puszczy Hajnówka.
Poczekaj, już sprawdzam, no, bo rozrywki nie zdążyłem. Tak, ach, no, no przecież to jest mój stary znajomy, Rafał Skiepko, stary znajomy również Łukasza Rybaczka. A co się znacie? A znamy się, pracowaliśmy kiedyś w jednym miejscu. Rafała nie poznałem. On mnie też, więc wiem, że to on, a on wie, że to ja. Także... Tak, a z numerem 11... weź to przeczytaj. A z numerem 11 Weremczuk Rafał opuścił boisko. Tu Rosjanka. Znów z autu. Do tyłu Kulikowski. Bagrowski. No 7-1. No 7 to jest oczywiście to, czego się spodziewaliśmy, czyli ta liczba strzelonych bramek. Jeden jest to coś, czego się nie spodziewaliśmy, że stracona bramka właśnie z spotkania z Puszczą Hajnówka. Ale tak jak już powiedział to i Rafał, i ty, Bartku, mówiłeś, no kiedyś to musiało nastąpić. Być może zdejmie to po prostu też presję zespołu, o ile taka się w ogóle wytworzyła. Presję związaną z tym, że na zero z tyłu cały czas. Grzesiek Kulikowski tymczasem chciał dwójkową akcję rozegrać z Bagrowskim, ale nie tym razem i znów z autu Bagrowski. Grzesiek Kulikowski, tam próbował przebić tą piłkę. Kusaczuk na lewą nogę, ale nie, to się nie mogło udać w ten sposób. Znów daleka piłka, Damian Repnik, Mirończuk. No spokojnie, do Mniszewskiego, brawo. Tutaj już widzę, że w międzyczasie z boku mamy przygotowywaną kolejną zmianę w drużynie gospodarzy na boisku z numerem 22. Pojawi się Damian Wasilewski, a z boiska zejdzie Szymon Hołowacz, numer 20. Szymon, Miłosz oczywiście. Nie, coś mi się dzisiaj wszystko myli. A tutaj kolejny jakiś uraz gracza z Hajnówki. Albo zmęczenie, już mu się nie chce może, no, ciężko powiedzieć. Nie wykluczaj mi takich scenariuszów. Scenariuszy. A mówi się uszów czy uszy? A nie, dobrze. Tak naprawdę to obie formy są poprawne, więc spadaj. Masz, nie wiem, czy widziałeś, masz życzenia z czatu. 100 lat, tak? Taras Kowal, podróżnik, życzy ci. Pewnie z jakiejś tam... 100 lat podróży. Z Mołdawii, czy tak, skądś tak, tam wiadomo, pisze. Tak, nie jestem w innej strefie czasowej, dobrze się zdołał zalogować. Dzięki Kowal, wpadnij kiedyś jeszcze raz do Turośni, nakręcisz coś. On już naszym operatorem. Nakręcisz coś, wierzę. Wierzymy. Sympatyczna pieśń kibiców z Rośni w tej chwili, czyli popularny ogórek. Myślę, że to ma związek z kolorem koszulek graczy. Na dzisiaj pasuje idealnie. Ten, tak jest. Graczy z Hajnówki. Rzut sędziowski. Ciekawe, że to jest sędziowski. Aha, dobrze, bo to sędziowski to nie jest rodzaj męski, bo zastanawiałem się teraz... Sędzikowski? Właśnie, sędziński. Tak. Jak to zmienić? To się cieszy, że odmieniasz żeński, męski, bo niektórzy ludzie się określają jeszcze jako rodzaj nijaki. Tutaj byłby problem z odmianą w ogóle. To nie ludzie, to wilki. Grzesiek Kulikowski do środka. Nie wiem, czy to strzał w sumie był, nie wiem co. Nie wiem, co było. Akurat tak wyszło w tym momencie. Grzesiek uderzył piłkę wzdłuż bramki. No. Z nadzieją, że coś z tego będzie. Puszcza Hajnówka od bramki. Krótko. No, rajd środkowego obrońcy. Zobaczmy, ale było coś z tego wyszło nawet, ale nie. Wyszło to z tego tyle, że piłka na aut. Szydło z worka. Chyba wyłączę ten swój mikrofon. Ugryzłem się w język przed komentarzem jakimś politycznym czyjego teraz. Worka? Wiesz, no. Czyjego worka i jakie szydło? Która to szydło? O, Mańszewski, nie wiem, czy dobrze, że poczekał na tą piłkę. No, no nie, poradził sobie. Nie poradził sobie.
Mirończuk i Majszewski już się wrócił na pozycję do Germana. Tam ciągle był. German do środka. Grzesiek Kulikowski. O, teraz dobre dośrodkowanie, takie ostre. Wasilewski zamyka. German i Maliszewski znów. Znów akcja od tyłu gramy. Maliszewski, German, Maliszewski. Tam pokazał się Wiktor, ale nie zagrął Maliszewski, jednak wzdłuż i znowu Grzesiek Kulikowski. Co tym razem? Tym razem po ziemi. A, repertuar, Grzesiek, co chce, to zagrasz. No i niestety nie doszła ta piłka do żadnego z napastników Trusianki, więc... No nie powiedziałem, że jak co chce, to zagra dobrze, tylko co chce, to zagra. Powiedzieli dołem, no to zagrał. Dobra, akcja dwójko. O, nie, jednak niedobra, niedokładniej to akcja na kontrę Hajnówki. O, no to trzymał ewidentnie Lasota Bagrowskiego, więc jest faul w ataku. No my już gramy. Znów przy piłce German. Po lewej stronie ma Maliszewskiego. Maliszewski. Tam będzie akcja skrzydłem. Wasilewski. Jest Kusaczuk. Kusaczuk szuka prawej nogi, żeby uderzyć. Kusaczuk, uderzenie. I tam obok znowu tego transparentu. Taras Sola. Ale ci wszyscy. No, próbują we mnie trafić. Chyba nie potrzebnie to. Gdybyś to za bramką powiesił to bezpośrednio. Nie ja, a nie ja. Przepraszam, gdyby ci powiesili za bramką bezpośrednio, to może by troszkę lepiej to wyglądało. Ta celność strzałów, a tak to celują. To może podświadomość taka, wiesz, o co chodzi, że coś tam widzę niebieskiego, to tam przyceluje. Chociaż kiedyś, jak Roberto Carlos celował w flagę brazylijską, to wyszła jedna z najpiękniejszych bramek w historii futbolu. No ale... o tym głębszą jakąś informację, muszę mieć lepszą informację. No, to był mecz z Francją przed Mistrzostwami Świata w 98. Mecz towarzyski, Brazylia, Francja i tam... Która minuta? Nie pamiętam właśnie, która minuta, ale ta piłka była dość znacznie oddalona i Roberto Carlos opowiadał, że on nie chciał uderzać na bramkę, chciał przycelować we flagę brazylijskich kibiców, a że wiem, że Roberto Carlos słynął z mocnego kopyta, to tak to uderzył piłkę, że złamała prawa fizyki, wpadła obok bezradnego Barteza. Muszę o tym opowiadać, bo to z większą pasją opowiadam niż o tym, co się dzieje na boisku, bo na boisku się niewiele dzieje w tej chwili. Zachęcam tych szczególnie młodych widzów, którzy nigdy nie widzieli tej bramki. Pójdźcie sobie na YouTubie, na pewno tak. Bramkę. Roberto Carlos, bramka. Łamie prawa fizyki. 98. Dokładnie tak. W 98 roku. Ten szczególnie widok, ta kamera, która jest za Brazylijczykiem ustawiona, genialnie pokazuje, jak ta piłka leciała. Wasilewski. To Konradzkiego, Konradzki. Teraz Szymon Żostek na prawą stronę, Kulikowski. Znów po ziemi, ale macie Konradzkiego. O, słupek! Ależ on dzisiaj ma pecha, no kurczę. Mógł spokojnie zdobyć hat-tricka. Właśnie chwilę temu chciałem powiedzieć, że ustabilizował nam się troszeczkę wynik meczu, bo nie widzieliśmy bramki już od dłuższego czasu. Mamy 81 minutę gry. No i tak trochę się robi nudnawo. O, przerzucenie do komentatorów chyba, nie! Tak, jednak, tak! Łap, radek, łap! Nie, no już bym wyrwał słuchawki, gdybym złapał. Ale prawie, pół metra zabrakło. Wasilewski. I piękny wyrzut z autu, brawo! Był blisko, chciałem go trochę, wiesz... Motywować. Tak, napompować. Nie, zmotywałeś sobie lepsze słowo. Zaraz tutaj dziwnie podchwycą to słowo. German na lewą stronę do Wasilewskiego. Wasilewski, dośrodkowanie, tak miękko. Ach, ale nie zdało dobrze tego zamknąć Grabowski. Grabowski, ale je, jeszcze już on się przybił, Kulikowski tym razem górą, Kusaczuk, drugi strzał, drugi niecelny dziś, ale ma ciąg na bramkę, Krzysztof na pewno chce strzelić przed własną publicznością, dawno tego nie świętował. Chociaż ma już jedną bramkę w tym sezonie na koncie Kusaczuk, ale akurat na wyjeździe. Strzelono przeciwko? Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Zespół FC, tak? Nie, no pytasz, co ci odpowiem, bo jestem przygotowany na
Każde pytanie. Była to bramka strzelona zespołowi Pionier Brańsk. Bramka na chyba 4-0. No i co? I co tam jeszcze u ciebie słychać? Nie dużo słychać właśnie. No poczekaj, bo to tak fajnówka. Może Grzesiek nie dogonił, dziwne. O! Dobra, uwaga. Będzie do bramką. Tak, dribli Wasilewski nie zdołał tego zatrzymać, ale nie musiał tego zatrzymywać. No, nie wiadomo, co było w sumie. Dośrodkowanie, czy jakiś centrostrzał, no bo na pewno nie strzał. No i znowu znudzony Maliszewski, czeka na piłkę. I się doczekał. Warto czekać. To czeka. Się doczeka. Złotouści jesteśmy dzisiaj. Ewidentnie. Maliszewski. Ale z Kulikowskim. Nie znaleźli się. Znaczy znalazł go, ale nie dokopał. Nie znaleźli wspólnego języka. Może to dobrze. Bagrowski. Z Konradzkim. Kulikowski. Konradzki na lewej nodze. Konradzki! Znowu już nie wiem, chyba piąty strzał Konradzkiego, ale nie może dzisiaj jakoś trafić do siatki. Ewidentnie ta piłka nie chce się go posłuchać podczas tej finalizacji. Ciągła próba uderzenia, ale o, uwaga! Teraz? No nie. Ale chciał to ładnie zrobić, przyjęcie jeszcze z obrońcą na plecach 6 metrów od bramki, ale nie. To nie wyszło. Bagrowski. No, którą to minutę? 5 minut do końca. O, ale teraz Kulikow przerzucił boisko, gdzieś piłka w drugiej gminie już chyba. Tak, i będziemy mieli kolejną zmianę w zespole gości. Tak, z numerem 19. Na boisko. Wejdzie dokładnie. Szymon Pęza. Niem Pęza, jak ten kiedyś. Mapem tak, Pęza? Tylko Pęza. Pęza. Tak. A z boiska strzelu. Grający z numerem 7. Jakub Roszczenko. Bartku, ja za chwilę do ciebie wracam, bo jest 5 minut do końca, czas ustalić gracza spotkania, tak gorącego trójkąta. Musisz ustalać, to ja ci stąd krzyknę, patrz. Raz, dwa, trzy. Kto jest graczem meczu dzisiaj? No i... No i co? Słyszę. Nawet ci nie odwrócili, poczekaj. Jeszcze daj mi jeszcze czas. No dobra, no to idź ustal. I teraz mamy przerzut na lewą stronę. Piłka do Wasilewskiego. Wasilewski tutaj próbuje wchodzić w dribbling. Wasilewski. Było podanie. Chyba puszcza bez faulu. Jednak z faulem. Faulowany tutaj. Grający z numerem 8. Brzostek. No i chyba już wracasz z informacją, tak? Wracam, ale jeszcze tej informacji nie podam. To jest nieoficjalna informacja, tak? To nie podawaj. Podamy informację już po końcowym gwizdku. A tak, to przygarnąłem tą piłeczkę. Nie mów, jakby co, to wpadło do lasu. Dobrze. No i Maciek, może w ten sposób strzeli bramkę, no? Potrafi. Maciek, oj! Ależ za mocno ona zawędrowała tutaj, za wysoko, ponad światłem bramki, ta piłeczka. Niestety nie zwiększy ona statusu bramkowego Maćka. No ma szczęście dzisiaj puszcza Hajnówka, że Maciek troszkę jeszcze rozregulowany ma ten celownik, bo naprawdę co najmniej 3 bramki już mu strzelić dzisiaj. No, pozdrawiam z Jaworzna. Tak, pozdrawiamy Piotrze z Jaworzna. Przyjedź kiedyś do nas na mecz. Pewnie. Kiełbachę opier... Wróć. Zjesz. Albo karkóweczkę. Uwaga, teraz Malisz. Ale nie, no to Malisz to mocy, co potrafi coś rzucić, on tego nie rzuca z boku. Mu się nie chce, no. W środku obrony w cieniu sobie stał, a ty mówisz, żeby jeszcze na bok szedł i rzucał. Koski teraz niedokładnie jednak do Maćka. Maciek jeszcze chyba o tą piłkę powalczył. Tak, ach, tam sprytnie chciał za tego obrońcę o głowę wyższego się za nim znaleźć. Och, to jest niedokładne wybicie, ale i niedokładne skontrowanie tej piłki przez Wasilewskiego.
puszcza Hajnówkę tymi przerzutami. Teraz coś stara się zrobić. Lasota znowu, ale... Oj, nieładnie teraz. Ani jeden, ani drugi. Obaj nieładnie. No ja przypomnę o tym, że możecie subskrybować nasz kanał. Zachęcam, subskrybowanie rąk nie brudzi, wystarczy kliknąć. A dla nas płynie ogromny, gorący hajs, dzięki któremu Radosław Rudnik będzie mógł pojechać na takie same wakacje, na które pojechał Łukasz Rybaczek. No tak, ja tylko przypomnę w ogóle a propos pieniędzy, jeżeli nas jeszcze nasi skauci z Turcji oglądają, że sponsorem dzisiejszego streama jest firma Proudest. Marcin, pamiętamy, pamiętamy. Także dzięki, Marcin, i czekamy na przelewy. I na te fajne koszulki, które nam obiecałeś. Wpierw przelewy. Drugim sponsorem oczywiście indywidualnym, czyli osobą fizyczną, jest Łukasz Rybaczek. Nie wiem, na co tam czekamy chyba, ale chyba się nie doczekamy niczego, ale cóż. Dobra, teraz patrzmy, Maciek Konradzki wypuścił Krzyśka Kusaczuka. Kusaczuk! Ale szlas obronione te uderzenie. Brawo, ale jeszcze Krzysiek Kusaczuk! Oj! Nad bramką to uderzenie. No i chyba będzie zaburzona ta schematyka wyników Turośnianki. No, będziemy mieli pierwszy raz wynik 7-1, nie 7-0. Jakby było 8-1, to ja bym zrozumiał. Tak, rejmowanie 8-1, no. Trochę ciągle 7-0, ale... Tak, no, ale tyle samo bramek strzelonych. Tu jest regularność. No, ta jedna stracona faktycznie konsekwencji nie było, no ale jeszcze raz, ile można? Panie Turek, panie Ejdy, skończ pan ten mecz. Uwaga, Maciek. Konradzki teraz, Szybice, no ale nie ma z kim zagrać, więc czeka na swoich partnerów. Do środka, German. Oj, wybity teraz z rytmu. Za długo czekał German, albo nikt mu nie krzyknął, że na plecach ma rywala. Ale będziemy mieli co, out, tak? Czy tak, out. No, ja myślę, że mamy 89. minutę. Warto wspomnieć o tym, kto jest man of the match w dzisiejszym spotkaniu. Także Radek, czyń honory. Graczem dzisiejszego spotkania jest ten, który rozpoczął dzisiejsze strzelanie, a także ten, który zakończył dzisiejsze strzelanie, czyli Norbert Niegowski. Oprócz tych dwóch bramek, o których powiedziałem, strzelił dzisiaj 3 gole. Norbert Niegowski jest tym samym... O, ale trzeba czekać się teraz. Maciek Konradzki miał kolejną szansę. No, ajajaj. Norbert Niegowski w nieziemskiej formie. Trzeci mecz z rzędu jest zawodnikiem spotkania, a drugi mecz z rzędu jest zawodnikiem spotkania domowego, czyli wygrywa nagrodę od gorącego trójkąta. Norbert, gratulacje. Za chwilę trzeba będzie znowu przypozować do zdjęcia, no niestety. To i się... pamiętaj, bierzesz mieszany, ewentualnie czosnkowy. Koniec spotkania. Turośnianka, Puszcza Hajnówka. 7-1. Tym razem regularność w strzelaniu bramek zachowana, w traceniu bramek. No tym razem nie jedną rywalom udało się strzelić. Dziękujemy Państwu ślicznie za obecność na dzisiejszym streamie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli do nas tutaj do Turośni Kościelnej na stadion, którzy nacieszyli się i cateringiem, i dmuchańcami. A my co? A my widzimy się, słyszymy za dwa tygodnie, jeżeli pogoda będzie sprzyjała, na kolejnym streamie. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy za obecność. Kończymy. Radosław Rudnik i Dawid Bartłomiej teraz. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że strefa czasowa w Turcji nie została załamana tam wynikiem. Pozdrowienia. Cześć. Cześć.